Ale jak będziesz świętował urodziny? Opowiedz nam o tym. Normalnie, nie planuję nic nadzwyczajnego. Jakaś gierka? Wiadomo, alkohol. Jakaś gierka, alkohol. O, Battlefieldzik nowy. Nowy? Jaki nowy? Wyszedł jakiś? Nowy jest nowy sezon w 2042. O, dodali coś? Może prawnie działającą grę. Polskiego operatora dodali, z tego co wiem. No. Naprawdę? Jak się nazywa? Ewelina Lis. Nie, Ewelina Lis, sorry. Ewelina Lis. Ewelina Lis. To ta, co śpiewa? Nie wiem. Podobnie, ale nie. Mamy jakąś nie Ewelinę, która śpiewa? Ewelina Lisowska, chłopie. No. A to nie Lis. Ale też ma być na początku nazwiska. Więc Tomasza Kamyka z Tomaszem Kamińskim. To są dwie różne osoby. A Ewelina Lis to jest ta żona tego polityka? Tomasza, nie, to jest dziennikarz Tomasz Lis, tak? Czy coś nie pomyliłem? Nie wiem, stary, nie wiem w którym roku mówisz. Miejmy nadzieję, że ten zapas cringe'u na dzisiejszym wieczór został właśnie wyczerpany. Mam też taką nadzieję. Witajcie na 184. epizodzie Drop-in Podcastu. Dzisiejszy podcast jest nagrywany offline, dlatego macie opcję Unplugged w miniaturce, którą widzieliście wcześniej. I czy ja teraz znajdę? Tutaj miałem jeszcze jedną grafikę, ale chyba nie znajdę. No nic, nieważne. Miałem też miniaturkę, że pisało Unplugged na naszej grafice. Dzisiejszy epizod jest nagrywany offline ze względu na to, że przez najbliższe kilka tygodni jestem na wyjeździe, więc niestety musimy w taki sposób właśnie działać. Będziemy rozmawiali o Summer Game Feście, Geeked Weekend i Devolver Marketing Countdown to Marketing. Ponieważ nagrywamy to w sobotę, nie obejmie ten odcinek eventu Xboxowego, który pewnie będziemy oglądać, ale będziemy rozmawiać o nim za tydzień. Więc witam Badyla, Gragiego, Łukaszkę? Kuźwa, sorry Łukasz. Łukaszkę, ale Łukaszy może zostać, okay. Jest okej. Okej, okay, no to Badyla, Gragiego, Łukasza i Rogatego. Witajcie na podcaście. Cześć. Cześć, cześć. No i to jest to. Więc tradycyjnie zaczniemy od tego, co się ciekawego u was działo. Badyl? Badyl gra, poszedł po burgera. Badyl poszedł po burgera z buraka, więc Gragi? No ja to byłem ostatnio w Gdańsku i szczerze powiedziawszy mam taki... W zeszłym tygodniu, na jakimś koncercie. Tak, na Mystic Festival na Mercyful Fate pojechałem, żeby właśnie ich zobaczyć, bo po 23 latach wrócili do życia, więc pierwsza i pewnie jedyna okazja, żeby ich zobaczyć. A to tacy stazi już są? Znaczy, wiesz co, no tak, większość już przekroczyła nawet i 60, więc wiesz, to jest zespół, który... W kwiecie wieku, widziałeś o z jego zbożna? No widziałem wobec niej, jakiej jest formie i nie sądzę, żeby już wrócił na scenę. Ale tak, no właśnie mówię, pojechałem właśnie do Gdańska, żeby tam, mówię, i przy okazji też trochę się zresetować, więc też przy okazji miałem takie właśnie, takie mini wakacje. No a poza tym, no to właśnie testowałem generalnie właśnie, no musiałem oczywiście też właśnie wrócić do, że tak powiem, do życia, bo jednak byłem tam tylko teoretycznie jeden dzień, ale muszę przyznać, że jednak potem ten pobyt sprawił, że potem nic mi się kompletnie nie chciało i jakiś taki potem zamulony, jednak inny tryb życia przez jeden dzień jednak się tak trochę wkradł. No ale właśnie ten tydzień, jak już, że powiem, trochę wróciłem do formy, no to właśnie trochę potestowałem tych gier, które po części były pokazane na tych pokazach, o których będziemy dzisiaj rozmawiać. A tak to w międzyczasie, no jeszcze skończyłem Bulletstorma i sprawdziłem nowy sezon Battlefielda 2042, który, co ciekawe, tak na dobrą sprawę, prawie że pogrzebał tę grę, bo oczywiście... Jest jakiś bug, z tego co wiem. Czy tam bugi oczywiście pewnie są, ale problem był taki, że tak jak było w WW3, czyli w momencie debiutu nowego sezonu serwery nie wytrzymały i nikt nie mógł się praktycznie zalogować. Każdy widział momentalnie ten komunikat, ale... że nie możesz wejść do menu głównego. Także i to było obecne przez jakieś 4-5 godzin, bo sezon wystartował o 14, a tak ludzie pierwsi dopiero wbijali o 19. Także
No mówię, a już pomijając, że tam ta zawartość jest, no jak kot napłakał. Ale wiesz, no to wiesz dlaczego serwery nie wytrzymały? Bo serwery nie były gotowe na przyjęcie więcej niż 2000 graczy z całego świata naraz. No tak, a teraz Steam Chat pokazuje, że w piku było 11 tysięcy, no to faktycznie jest więcej niż ustawa przewiduje. W sumie ta, no jak teraz przez tyle czasu ledwo 1000 dorabiali, to musieli obniżyć oczekiwania względem pojemności serwerów, nie? Ale no tak to właśnie mówię, no pograłem chwilę i oczywiście nowa mapka jest naprawdę, naprawdę spoko, ale też fakt, że jednak te podstawowe mapki na tyle obniżyły poziom, że wszystko, co teraz dodadzą, będzie lepsze od tych mapek. Ale jednak ta mapa sama w sobie jest no, bardzo taka wertykalna i są takie momenty, że mógłbyś tego nawet zrobić pole dla Team Deathmatchu, taki clusterfuck. Naprawdę nowa mapa jest całkiem fajna. Trzeba przyznać, że się właśnie fajnie przez to gra i no, szkoda, że na razie tylko jest podbój 128. No i ewentualnie jak ci wylosuje, no to na przełamaniu 64, ale tak, żeby tylko na tej jednej mapie grać, to tylko na podboju 128, który jak wiemy jest no niezbyt dobrze dopracowany, więc mówię, mapa jest fajna, tylko szkoda, że nie ma ich na mniejszych trybach tak oficjalnie, nie? Aha. Ja potem to mówię, właśnie pograłem właśnie w Metal Hellsingera, na którego bardzo mocno czekałem i to jest też jedna z tych gier, które były pokazane na Summer Game Feście i no ja czekam autentycznie na premierę, a nawet możliwe, że w momencie jak już to słuchacie, to możliwe, że nawet wykonałem preorder na wersję na PS5, bo gra mnie totalnie urzekła. No jeżeli ktoś lubi Dooma i chciał jeszcze bardziej, że tak powiem, podkręcić sobie ten motyw, że Doom to taniec, to Metal Hellsinger to jest po prostu no, jeszcze lepsza wersja Dooma moim zdaniem. No, jak do Dooma Eternala miałem pewne zarzuty, tak Metal Hellsinger wszystko mi to praktycznie rekompensuje. No i jeszcze Metal Hellsinger nie jest. Zaraz, były dwie gry strzelanki rytmiczne. Metal BPM? Hellsinger i BPM. I które jest tak, roguelike'iem? Wiesz co, BPM no, chyba, bo tak. Metal Hellsinger ma jakąś tam fabułę. Tak. Przynajmniej z tego, co pokazali tamtej jednej piosence, mapie. Mhm. Tak, jest znaczy, nawet narrator, więc... Jest nawet narrator. Nie wiesz, kto głos podkłada może? Troy Baker. Troy Baker. Dobra, kurwa, wiedziałem, ale nie byłem pewien. No, nie, Troy Baker. Też... On jest wszędzie. Dobra, wetnę się też, bo też to grałem dosłownie przed chwilą. I też muza świetne. Intro, nawet całe wejście do tego menu music, budowanie napięcia jest zajebiste, ale to trzeba pamiętać, że to jest metal. Jak komuś nie podchodzi taka muzyka, to raczej nie startuje. Ale to nie jest aż tak ekstremalny metal, bo wiesz co, ja myślałem, że będzie więcej takich faktycznie znaczy, stricte razie... metalowych, a to jest taki, że dla przeciętnego zwierzęcia to naprawdę jest takie... Tak, wiesz... bardzo przystępne, to się zgodzę, że to akurat mapa, mam nadzieję, że to akurat piosenka, która jest wybrana na demo po to, żeby była jak najbardziej przystępna, a potem, nie wiem, jakiś grolik możemy dostać albo jakiś inny, tam dużo tak, ale też zauważ... którzy podkładają tak, głos. Ale zauważ to, że to jest też tak zrobione, że jest to powiązane z mechaniką gry, więc jak nie wbijesz odpowiedniej serii, to wokali growli możesz nie usłyszeć, więc na uporze tego może ktoś grać tak, aby pewnych rzeczy nie słyszeć, nie? Ale wiesz, to już, nie wiem, już po pierwszym tym tutorialu i nauczeniu się tej, i właściwie po włączeniu sobie trybu gry na telewizorze, bo kurwa miałem taki duży latency, że mi na początku coś tu nie gra i dopiero się potem skatłem, to szybko się dochodzi do tego 16 poziomu, bo to ten multiplayer to można i na mapie znaleźć i jak bardzo szybko się, jak się wbijesz ten rytm, to rzeczywiście strzelanie z tych rewolwerów jest moim zdaniem najlepsze, nie? Tam były shotguny, ta czaszka, ten taki jakiś miecz i rewolwery w demie były i strzelanie na przemian do bitu piosenki jest zajebiste, nie? Tylko, że ten bit jest, ja wiem, dosyć może, ile tam było? 115? 120? Wiesz co, nie liczyłem, ale 120 bym się nie dziwił, bo jednak to jest taki standard, że właśnie ludzi... No, dokładnie. Żeby ludziom wpadło w ucho. Żeby się wygodnie strzelało do przeciwników. To nie może być True Fires and Flame. No nie! No nie! Ale... To,
To kurde, masz na rytmie, nie? Więc musisz czuć te pulsacje, nie? Tu też się właśnie zgodzę, że to jest chyba najlepsza właśnie gra muzyczna od Guitar Hero. Mhm. Takie, ten pomysł jest naprawdę dobrze dopracowany w tej grze. Przynajmniej na ten pierwszy level, co pokazali w tym demie. No. Ja jestem ciekaw tylko, jak to będzie potem urozmaicone, bo ja się tylko obawiam, że my tak naprawdę w tej chwili zobaczyliśmy 90% gry, nie? Tego się najbardziej obawiam, może, że... No, baza gameplay, no ale wiesz, no to trzeba jednak pokazać w demie, że hej, to jest nasz, to co próbujemy osiągnąć, no to jest główny gameplay, nie? No ale pytanie, czy to jest minusem, nie? W momencie, gdyby się wam przyjemnie grało, a... Na razie nie widzę minusu żadnego. Ja też nie. Tak jak gragi. Wyobraźcie sobie, że macie 10-godzinną grę, gdzie tylko zmienia wam się podkład muzyczny i bawicie się cały czas tak samo, nie? No, ale... Tam urozmaicenia mechaniczne, wiadomo, pewnie coś będzie wprowadzane. No i lokalizacje. I tak dalej. Dokładnie. A propos właśnie muzyki, bo podejrzewam, że ta część tej gry będzie dość istotna. Czy nie wiem, bo tutaj coś tam oglądałem oczywiście, żeby się przygotować do podcastu, ale pewnie gdzieś usnąłem po drodze. Czy tam będzie może, bo tam widziałem, że System of the Down jest chyba, tak? Czy ich wokalista? Ich wokalista. Serge, okay. Jak on się tam nazywa? Ten, czy jakieś tam, takie... Run This Land of God, z Whip Temptation chyba jest wokalistka, dobrze mówię? Nie jestem pewien. Chyba tak. Jakbyście, czy tam będą jakieś takie licencjonowane traki? Nie wiem. Nie, no chyba nie, wszystko jest robione na... Gry. Tylko masz po prostu profesjonalnych artystów, czyli jedyną licencją są artyści w tej chwili. Wydaje, że tu jest specyfika tej gry jest taka, że jakby muzyka staje się intensywniejsza, im lepiej ci idzie. Więc to jest troszeczkę tak jak w Guitar Hero. Jak ci idzie naprawdę dobrze, to się robi naprawdę taka faza w tej grze. No to cała piosenka ci leci. No dokładnie. A w momencie, kiedy popełniasz błędy, to tracisz nuty, traki albo jakieś fragmenty. Dosłownie. Więc myślę, że to dlatego... Tak jakby słuchał jakiś demog piosenki. Tak, że nie ma licencjonowanych ze względu na specyficzną konieczność przygotowania tego tracku, tak jakby rozczłonkowanie go na warstwy i zgranie ich z gameplayem, więc... No, tylko mnie jedna rzecz właśnie w takim układzie zastanawia, bo nie ukrywam, że kawałki są tak dobre, że ja bym je chętnie posłuchał oddzielnie, jako oddzielny soundtrack, tylko właśnie jeżeli mamy je... warstwowo tak zrobione, czy to w ogóle jest możliwe, nie? Każdy kawałek przed masteringiem jest warstwowy, bo masz osobno wokal, osobno masz perkusję, gitary, jeżeli to nie jest nagrywane na 100% oczywiście, tak? I założę się, że twórcy mieli coś takiego w głowie mogli sobie powiedzieć, że ej, jak ktoś chce usłyszeć dobrze utwór, to musi, dobry utwór, to musi dobrze grać, więc po prostu git good i słuchasz muzyki. Martwię, że te kawałki, nie wiem, po prostu oryginalnie trwają po 30 sekund i to są cały czas zapętlane, tego się boję, że po prostu jako samodzielny soundtrack to nie przejdzie, dlatego nie zaoferowali w bonusach preorderowych soundtracka. Ja bym się to tak bardzo nie martwił, bo każda ta sekcja jest tak jakby, dobra, przygrywka, pierwszy ten wiersz, przerwa, bridge, kolejny ten wiersz, to jest one tak, da się to posklejać, trzeba to tylko umieć, moim zdaniem. Czasami to się udaje, czasami się nie udaje. Pierwszy soundtrack do Duma był zajebiście poskładany, drugi soundtrack już nie najlepiej. Poza tym z każdej nuty możesz zrobić loopa w jakimś sensie, przecież masz powtarzane kwestie, całe piosenki to jest nic jak pierwsza zwrotka, druga zwrotka, nie, refren i tak dalej. Tam wiesz, tak samo palczysz, jeżeli chodzi o sam tekst, no bo wiadomo, tekstu nie zapętlisz, żeby nie brzmiał bezsensownie, no ale jeżeli chodzi już o samą muzykę, no to możesz ją zapętlić z palcem gdzieś i myślę, że tak to będzie po prostu rozwiązane, także no tutaj musi być to w jakiś sposób zapętlone, jeżeli się zatrzymasz w którymś miejscu, nie wiem, będziesz chciał sobie odpocząć, nie wiem, wytrzeć ręce z potu, czy cokolwiek tam się robi pomiędzy. Escape to jest pauza, nie, z muzyką, nie, naciskasz escape, to ci się gra pauzuje, tak jak w Guitar Hero. A ktoś z was grał w ten Midnight Fight Express, to od polskiego Chciałbym klienta. Zaznaczyć, że jesteśmy jeszcze we wstępie. Ja się wciąłem. Na razie wybacz, Gragi, że cię utnę. Badl, jesteś z nami, więc co u ciebie? Przepraszam, że nie mogłem się przywitać. Mówiliśmy, że poszedłeś po burgera z buraka. Akurat nie, akurat rozmawiałem z siostrą zakonną, także.
Coś, co się chyba nikt nie spodziewał. Sam się tego nie spodziewałem, ale tak było. Pewnie wie, że bierzesz udział w podcaście i to wie, że coś się dzieje. Albo wiedziała, że wpieprzam tego burgera z buraka i postanawia zadzwonić, zapytać, czy ja i wszystko w porządku. Nie powiesz, że bojesz jakiegoś egzorcyzmu czy coś. Także. A poza tym. No. Nic, Kenneth. Właśnie to jest najgorsze, że postanowiłem zrobić z tego najciekawszą fragment mojej wypowiedzi, bo w nic nie grałem, nic nie robiłem. Pograłem w Slay the Spire trochę, które jest genialne, o którym mówiłem. No znowu, no bo kurczę, mało czasu. Zresztą wiesz, jak to jest. Nawet... Ale mogę wam powiedzieć, że co, kupiłem sobie kolekcjonerkę. No, no mój Boże, jaką? Przyszła do mnie kolekcjonerka, a właśnie dość nietypową, bo nie wiem, czy kojarzycie w ogóle, jak wyglądała kolekcjonerka do Mortal Kombat 9, czyli do tego na PlayStation 3 takiego, nie wiem nawet z którego teraz roku, 2011. Okej, więc to taka moim zdaniem jedno z lepsza część Mortal Kombat i nie wiem, czy wiecie, jak wygląda kolekcjonerka do tego. To była statuetka walczącego Skorpiona z Sub-Zero, jak dobrze pamiętam. Dokładnie tak. I nie dość, że jest mała, to wygląda jeszcze, no, malutka, jakby to była zrobiona z plasteliny. O plastelinie to nie wiedziałem, wiedziałem tylko, że jest mała. To znaczy wygląda tak, bo oczywiście jest plastikowa, jest bardzo lekka i troszeczkę się rozczarowałem w momencie, gdy ją wyciągnąłem z pudełka. Oczywiście używaną ją kupiłem. Ze steelbookiem, z artbookiem to wszystko jest super i robi, powiedzmy, wrażenie jako sam przedmiot kolekcjonerski, bo tego naprawdę chyba ze świecą szukać, jeżeli no, chodzi o... No już po tylu latach to tak. No, dokładnie, a wyrwałem ją za chyba spoko cenę. Nie będę się chwalił, bo dalej nie uważam, żeby to była mała cena. Ale jak po takim czasie na taki stan, powiedzmy, to jest okej, okay. Ale sama wygląda jak wiesz, jak zrobiona z plasteliny, ta krew, która, bo tam jest faktycznie statuetka samego Skorpiona i Sub-Zero. Skorpion w ten swój charakterystyczny sposób rzuca w Sub-Zero ten swój, co to jest, łańcuch, który przebija się oczywiście przez sylwetkę Sub-Zero i wyłania się po drugiej stronie jego pleców, no i ta krew, która gdzieś tam jest dookoła tego samego sztyletu, no wygląda bardzo tandetnie, szczegóły są słabe, no ale jest to gdzieś ty tam. Ty pamiętaj, że to jest era PS3, więc nie ma mowy o jakiejś, tak, grafika, wiesz, nie może być za dobra. Ultra HD 4K, nie? Aczkolwiek tam, wiesz, ta grafika była stylizowana i nawet po czasie ta gra wygląda bardzo dobrze. Znaczy tak, ale mówię, że po samej figurce się nie spodziewaj, że no, skoro gra była z czasów PS3, no to i figurka musi mieć podobną jakość, nie? Aczkolwiek pamiętajmy o Wiedźminie trzecim, którego figurka z edycji kolekcjonerskiej biła na głowę, wydaje mi się, nawet bije na głowę te, które są w obecnych czasach wydawane. Także to jest bardzo, bardzo ciekawe. Także są wyjątki, ale to na pewno nie jest ten wyjątek, jeżeli chodzi o jakość wykonania. Niemniej tyle chciałem powiedzieć, bo... No a wrzuciłeś jakieś fotki do nas na Discord? Ja chcę otworzyć, to znaczy mam Instagrama, na którego wrzucałem kiedyś foty tych kolekcjonerek i mam zamiar to w najbliższym czasie gdzieś tam skrzesić i chcę to robić, bo mam naprawdę już tego tyle, że będę miał kontentu na, nie wiem, nawet jeżeli miałbym rzucać codziennie takie zdjęcia, to miałbym kontentu na pół roku, więc chciałbym to zrobić, ale nie, niestety nie wrzucałem, bo nie mam czasu też. No to w sumie znalazłeś sobie bardzo dobre usprawiedliwienie nie tylko na trzymanie obecnej kolekcji, ale także na jej rozbudowę. No chłopie, przecież to jest zajebista sprawa. A uwaga, jeszcze mam założony profil na OnlyFansach, gdzie mam zamiar to wrzucać, chłopie. Także o to mój jest Boże. A wiesz, że OnlyFans... Tam będą sceny i ujęcia ze zdjęć. Tam będę ja, chłopie, i będę oczywiście nagi, a w miejscu moich genitaliów będą właśnie te figurki. Więc... Oj, to uważaj, ale to jak masz ten skorpion malutki, to wystarczy, tak? No pewnie, że wystarczy, chłopie, jeszcze miejsca zostanie. Zaproszę kogoś do kooperacji. Nie no, głupie żarty. Zabawne. W każdym razie, jeśli chcielibyście zobaczyć kiedyś figurki Badyla i być może jego profil OnlyFans, to link do Discorda macie w opisie. Możecie dołączyć do naszego Discorda i tam do niego napisać. Na pewno da nam link, jak już reaktywuje ten swój profil na Insta. Z chęcią też zobaczę, bo faktycznie chłop ma fioła na punkcie kolekcjonerek. Pozdrawiam. Pozdrawiamy, Badel. Rogaty.
Jak tam? Co tak, tam? Tak, gdzie tak. tam? Metal Hellsinger podobał się, a co oprócz tego? Co oprócz tego? Bardzo, tak. Nic nie zrozumiałem. Za niski ton, za niska mutacja. Coś tam tylko, że One Piece, czyli że co, grałeś nie, albo nie. oglądałeś to anime? Warhammer, jeju, jak wy jesteście nieukulturowieni. Nie no, było okej, okay, tylko za nisko było, wiesz? No. No, Warhammer to te Space Marines. No, Space Marine, ale akurat w tym wypadku chodzi o orków. Czyli tych zielonych grzybków, co naparzają siebie nawzajem i wszystkich w galaktyce. Wyszło też demo tej gierki i to jest taki izometryczny połączenie Castle Crashera z Metal Slugiem. Mniej więcej taki bardziej Castle Crasher, bo w czterech na raz można grać. Znaczy z Metal Slaga tak samo, że z boku się widzi swoją postać, skacze się, biega się, strzela się z różnych broni. Ten dowódca wykopywał go z... Tak, bo miał włosy fajne. Tak, dokładnie. I właśnie on spada na ziemię, tam zaczyna walczyć najpierw na jakiejś, nie pamiętam, na jakiejś tam manufakturze albo na jakiejś planecie. Walczą na razie w obozie właśnie tych orków, ale tam pojawiają się też ludzie. Nie, na razie nie Space Marine, tylko zwykły guardsmeni, nie? I fajnie się gra, szybko działa, ładnie wygląda. Jest demko, więc nie będę się rozgadywał za bardzo. Warto sprawdzić, jeżeli macie trochę czasu na Steamie. I z demek, które też grałem, to też właśnie wyszło chyba na wczoraj albo przedwczoraj. Angry Food. Angry Food. Shit. Wiedziałem, że tak to będzie. Angry Food to jest Devolver Digital. Nie pokazało. Nie będę edytował to zostaje. No. Nie, niech zostanie. To jest też strzelaninka, też muzyczne, takie troszeczkę jakbym powiedział z pierwszej osoby. Wygląda jak Hotline Miami. Tak, z pierwszej osoby skojarzenie. Hotline Miami. Muzyka jest bardziej taki hard bass, hard beat, nie wiem jak to się polisz, tir. Jak znacie taką piosenkę, to mniej więcej takie umcy, 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 umcy non stop napierdala. I też im więcej się dzieje na ekranie, tym większy, ten ostrzejszy taki beat jest niej. Ale to jest chyba walczy część się. Pokazu Devolvera. Tak, to jest część pokazu Devolvera i to właśnie gra też dzisiaj. Dobrze. Nie, to jest jeden z tematów. Mów inne rzeczy. No wiem, ale to już też oprócz nie, już nic innego nie grałem takiego, co by było że tak powiem ważne i relatywne co do naszych ostatnich dni. To tyle ode mnie. No dobra. Łukasz, co działo się u ciebie w tym tygodniu? Zaznaczam, nie mów o grach z tematów, o których będziemy mówić później. Ja w nic nie grałem, w żadne demka, nic takiego. W zasadzie na ostatnią chwilę nadrabiałem sobie te wszystkie konferencje, także nic nie będę teraz o tym mówił. Tam Kangu nie działo? Skończyłeś? Właśnie chciałem spytać. Tak, udało mi się wczoraj skończyć Kangurka i pisałem, że nareszcie się udało, bo już miałem dość tej gry, naprawdę. No połowy... Mówiłem w zeszłym tygodniu, tak, no ja tej gry tak nie zachwalam jak Kiwaku. Świętej pamięci. Połowy do świętej pamięci. Zgadza się. Połowy achievementów mi nie zaliczyło na Xboxie, ale dobrze, że wyleczyłem się już z impulsywnego calakowania gier, więc w ogóle mi to nie przeszkadza, trudno. Ale można to doliczyć do kolejnych błędów tej gry, tak, że no niestety nie zaliczają się niektóre trofea / achievementy. Oprócz tego, co nowego, to nowy jest mikrofon, co mam nadzieję, że będzie słychać na nagraniu. Zakupiłem. Będzie komentarz, zestaw, ale przycina na końcu. Oj, straszne. Zakupiłem sobie zestaw Fifine T669. Jest to mikrofon w miarę budżetowy. Zdałem jakieś 299 zł, tak? Także myślę, że daję radę jednak na początek i no na razie jestem zadowolony. Dostałem w zestawie oczywiście to ramię, tak? Tę podstawkę i te wszystkie popfiltry.
Dla mnie to jest zupełna nowość, ale fajnie się przy tym rozmawia, tak? Mm-hmm. W sensie, no, od razu czujesz się profesjonalny. A, to jest najważniejsze. Jak coś ci dynda przed twarzą, nie? Tak jest. To, wiesz co, trudno mi się przyzwyczaić do tego, że nie widzę monitora przed sobą, bo no, laptop nie jest tak wysoko jak monitor od komputera stacjonarnego i trudno mi się do tego przyzwyczaić, że jakby mikrofon mi zasłania ekran, więc w tym momencie siedzę na kanapie, przestawiłem, nie siedzę przy swoim stanowisku zwyczajowym, tylko przesiadłem się na kanapę, gdzie sobie podłączyłem do stolika właśnie to ramię, z boku postawiłem sobie laptopa, tak żeby patrząc w prawą stronę widzieć ekran. No i jest o wiele bardziej komfortowo, przynajmniej nie będzie mi boleć w krzyż. A masz o tym wam wspominałem, chłopaki, że ostatnio mnie bolą w plecy. Tak, no, polecam tak? Na takie rzeczy polecam robić sobie przerwę podczas siedzenia. Tak ogólnie, wiem, że w twoim Pomożę wypadku się, to tak. Może nie mieć znaczenia, ale tak polecam robić przerwy. Ja chciałem zapytać, czy masz możliwość na przykład odwrócenia koszyczka, tak żeby on zwisał i czy ten mikrofon może wyglądać tak jak w niektórych studiach nagraniowych, radiowych, że zwisa ci on od góry. Czy ma taką możliwość? Bo wtedy generalnie tak. Możesz sobie podnieść wyżej to ramię i może ci, nie wiem, nie zasłaniać na przykład monitora? Tak, mam taką możliwość. Generalnie on tutaj właśnie ma dość sporo takich mocowań, które pozwalają mi zmienić zupełnie jego ustawienie. Mogę sobie go od boku wstawić, od góry. No na razie mam to klasycznie, chyba tak zwyczajnie od dołu po prostu, żeby mieć przed sobą. Muszę się na razie do niego przyzwyczaić. Jasne, jasne. Bo pierwsze co jak go wyjąłem, to po prostu ustawiałem te popfiltry, ustawiałem co do milimetra ten drugi popfiltr, który jest na ramieniu i cały czas nie mogłem się do tego przyzwyczaić, nie wiedziałem na jakiej to powinno być odległości i generalnie jak się ustawić, żeby najlepiej rejestrował mój głos. No mam nadzieję, że mi się to udało zrobić, tak? W tym momencie siedzę w miarę komfortowo. I mikrofon jest centralnie przede mną w odległości około 20 cm i w połowie właśnie wisi kolejny popfiltr. Dobra, to zróbmy test tego popfiltra. Powiedz, tylko tak wiesz, dość wyraźnie, blisko tego mikrofonu, powiedz, pan profesor dał mi truje. Pan profesor dał mi truje. No chopie, zajebiście. Cześć, rewela. Tak jak Badyl, to aż wiesz, było słychać, że puka w ten mój mikrofon, tak u ciebie rewela. Się bardzo cieszę. No, specjalnie się przysunąłem do tego mikrofonu, także cieszę się, że to działa. Oprócz tego wczoraj, tak? To było wczoraj? Nie, tak. Przepraszam, dzisiaj już mi się wszystko miesza. Dzisiaj odebrałem z paczkomatu gierkę, którą zamówiłem przedwczoraj. Jest to Mario Strikers Football League. To... Co to jest za gra? Generalnie to jest... Piłka nożna. Czego wiem? To jest taka FIFA, tylko że z Mario. Czyli taka lepsza FIFA po prostu. Dokładnie. Taka lepsza FIFA, masz tam wiadomo jak to... W Mario to masz te wszystkie umiejętności, jak nie wiem, z Mario Kart, że nagle tutaj muszle łapiesz, tak? Tutaj masz jakieś power-upy do ładowania. Nigdy nie grałem w starą wersję, która kilkanaście lat temu była. I w zasadzie zobaczyłem tylko zwiastun i stwierdziłem, nie no, biorę to, bo w sumie nigdy nie lubiłem żadnej FIFA, nie grałem tam za bardzo w piłkę nożną, ale kiedyś jeszcze za czasów ery PlayStation 2 bardzo jarałem się FIFA Street, bo miała taki trochę bardziej klimat właśnie, taki wyluzowany klimat. Też była taka bardziej grafika, bardziej taka animowana i w zasadzie zobaczyłem to Mario i mówię, kurde, może będę się bawił tak samo dobrze. No niestety jeszcze nie zdążyłem nawet pograć, zdążyłem tylko odpalić sobie samouczek i no wygląda to fajnie i zaraz po podcaście w zasadzie łapię Switcha i będę naparzał w Mario. A już myślałem, że to była kwestia tego, że obejrzałeś ostatni mecz Polaków, gdzie przegraliśmy z Belgią 1-6 i tak, chcę grać tak jak Belgia, więc sobie kupię taki arcade'owy
ten futbol, nie? I dlatego wiesz, kupiłeś Mario po tym meczu przegranym 6-1. Pewnie teraz stracę po prostu w oczach wszystkich mężczyzn. Nigdy nie obejrzałem żadnego meczu. Chłopie, w moich oczach tak zyskałeś. Ej, Badyl, ja też nie obejrzałem żadnego meczu. Zyskaliście obaj, chłopaki, jakbyście coś tam... No to już macie trójkąt. Uderzajcie. No właśnie. W ogóle nie interesuje mnie piłka nożna się, i... kupiłeś Mario? Bo to Mario. Dokładnie, wszystko z Mario jest lepsze. Okay. Tak, wszystko z Mario jest lepsze. I tak, jak nie podoba mi się piłka nożna, to myślę, że z Mario to będzie super. Ja widziałem trailer i gameplay z tego. To wygląda jak Super Smash Bros. Połączone z Rocket League z postaciami z Mario. Wow. Tak, w przyszłym tygodniu będę na pewno coś mówił na ten temat. No na razie tylko tyle, że odebrałem gierkę, odpaliłem, zobaczyłem samouczek. Wydaje się fajne i coś czuję, że jeżeli się wciągnę, to będę musiał w końcu zapłacić za ten Nintendo Online, żeby móc grać z ludźmi. Bo pewnie poczekaj, mnie zassa. Czy ja usłyszałem w przyszłym tygodniu, czy Łukasz QN wkręca się w podcasterkę tak na poważnie? Chyba tak, go mamy. Chyba tak, złapany. Nie wiem, czy na poważnie to nie jest właśnie takie za duże słowo, tak? Ale na razie ci się podoba. Tak, no. Tak, ale podoba mi się to, że mogę sobie z wami raz w tygodniu pogadać, także no, słuchajcie, for fun bym mikrofonu nie kupił, tak? No wiadomo, kupiłem go jednak, to jest ciężka praca, jeżeli dlatego, żeby podcast. Tak. Dobra, to może w końcu dojdę do tej ostatniej rzeczy, tutaj tak. Już Kenetowi mówiłem, pytałem tak, o taką małą prywatę, jeżeli zaraz zniknę i mnie wywali z podcastu, już nie będę się odzywał, to znaczy, że Kenneth jednak mu się to nie spodobało. Mianowicie zdecydowałem się sprzedać moje PlayStation 5. Co? Z tego względu wystawiłem je na OLX-a i Allegro. No tam trochę ludzi jest zainteresowanych. Wystawiłem je w cenie 2000 zł. To jest wersja digital w stanie idealnym. Ale jeżeli ktoś ze słuchaczy podcastu byłby zainteresowany, to można mnie znaleźć na Discordzie i bardzo chętnie, nie wiem, jeżeli napiszecie do mnie, że jesteście z podcastu, tak, z YouTube'a czy coś, to bardzo chętnie oddam wam za 1800 zł, co było, jeśli dobrze pamiętam, ceną sugerowaną. No tak. I w ten sposób, no myślę, że będzie uczciwie. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. PlayStation w dobrym stanie od zaufanego gościa jest na sprzedaż. Tak jest. Chciałbym tylko zaznaczyć i przypomnieć, że ten podcast jest nagrywany w sobotę, więc wszyscy nasi słuchacze, włącznie ci, którzy usłyszą twoje ogłoszenie, będą to robili jutro, czyli w tym momencie dzisiaj, ale ten czas jest zamieszany. Więc jeżeli nadal będzie aktualne, to piszcie i tyle. Jeśli chodzi o podcast, to nagrywam go będąc tutaj w pokoju. Nie wiem, co się będzie działo za oknem, nie wiem, co się będzie działo za drzwiami, więc jeżeli będziecie słyszeli dziwne odgłosy, no to nie mam na to wpływu. Jak to powiedział Badyl, to jest prawdziwy podcast nagrywany na żywo i to jest tętno pulsu i to się dzieje. No ja w tym tygodniu w ogóle nie grałem, więc nie mam o czym mówić. Malowałem tylko po pracy, kiedy miałem jeszcze siłę, figurki do moich planszówek, bo zawsze na wyjazdy zabieram ileś figurek i farbki, żeby totalnie nie był to zmarnowany czas, bo jak wiadomo, praca jest czasem zmarnowanym. No. Tak jest. I przechodzimy do Summer Game Fest. Pamiętajcie o ogłoszeniu Łukasza, wpadnijcie do nas na Discord, link znajduje się w opisie. No cóż... Nie wiem do końca, jak wymawiać imię gościa, który to wszystko prowadzi. Jeff Geoff, niech będzie Jeff Keighley. Po raz kolejny stworzył nam cyfrowe E3. Czy ono było takie dobre jak wcześniejsze, czy pierwsze, czy kolejne eventy, które mieliśmy okazję zobaczyć? Pamiętajcie, ten odcinek nie obejmuje pokazu Xboxa, który będzie się odbywał w urodziny Gragiego, dlatego życzymy mu wszystkiego dobrego. Będzie miał czas, może sobie obejrzy. A jeżeli nie, no to cóż... Będziemy o tym gadać w następnym tygodniu. Show trwało ile tam? Około
Dwóch godzin. No. Takiej faktycznej treści, w sensie trailerów, można by to skondensować do wiele mniejszego czasu, jednak czy są jakieś takie elementy, które wam się rzuciły w oczy? Mam wrażenie, że podcast, że sam show był faktycznie nadawany na żywo, ponieważ odnieśli się do przecieków związanych z grami od Naughty Dog. I to było zrobione bezpośrednio na scenie, więc trudno by według mnie było to jakby nagrać z wyprzedzeniem, bo tam to się pojawiło dosłownie kilkanaście czy 20 godzin wcześniej, tak przynajmniej kojarzę. Więc teoretycznie cały show faktycznie miał miejsce na żywo, albo przynajmniej jego część. Które tytuły wam się podobały? Bo wiadomo, że było tego troszeczkę. Ja może, nie wiem, ktoś chce zacząć? Rogatka, dajesz. Czuję. Ale nie no, jeżeli od początku, to od początku powiedzmy, że Call of Duty Modern Warfare 2, ten gameplay pokazali znowu na atak na jakąś platformę wiertniczą na morzu, ale technologia poszła trochę do przodu, więc wygląda całkiem porządnie, acz dupy nie urywa, że dupy tak nie powiem. Nie urywa, też właśnie tak. Wygląda, że nadal to jest cross-platformowa giera, więc nie ma czym się podniecać, ale no, z gameplayu jest przynajmniej porządne. Jest Call of Duty z gameplayu. No, Call of Duty, dokładnie. No, ale jednak zauważyłeś tam jedną nowość, że tam... No jaka jest nowość, słuchamy. Że teraz największą nowością będzie nadużywanie wody, że generalnie motywem nowego Call of Duty jest właśnie woda jako stan skupienia. Tak. To, i tam było przez to widać momentami, że... Kilka dropów się zdarzyło. Ile jest teraz już 14 Call of Duty, czy więcej? Jestem pewien, że co najmniej w połowie była misja na wodzie albo coś w tym stylu. Więc... Oni tam podkreślali, że mają nowy water tech, który powoduje, że elementy faktycznie się przesuwają, tak jakby woda się ruszała. Według mnie to chodzi. Gówno prawda, z prostego powodu, ponieważ misje w Call of Duty, czy one są na platformie, czy na statku, to są zawsze action set piece'y, które muszą przeprowadzić gracza od A do B. Jeżeli woda i technologia miałaby element losowości, to wtedy ten kontener, który ma się przesunąć w odpowiednim momencie, żeby przeciwnika pokazać lub go schować, mógłby zabić gracza. Więc może i te kontenery będą się ruszały za każdym razem w innym rytmie, ale nadal będą się ruszały w tych samych liniach. No ale to jest w ogóle, jeżeli to jest usprawnienie, to jest w ogóle jakiś żart. Dla mnie, bo ja kiedyś bardzo mocno zagrywałem się w Call of Duty i ja tę misję już widziałem gdzieś, w sensie jasne, ktoś za chwilę mi wytnie, ej, ale tam się nie dopływa łódką, tylko tam się wynurzało z wody, płynąc w jakimś tam stroju nurka. Dobra, ale to jest dalej misja na platformie, w której... strzelamy do jakichś tam przeciwników i uwaga, ona jest pozbawiona absolutnie wszystkiego, co mogłoby być jakkolwiek zachęcające, bo to jest zwykła misja, w której strzelamy. Nie ma tutaj żadnych fajnych cutscenek. Uwaga, Modern Warfare 2 jest reklamowane Ghostem, Soapem, Price'em, absolutnie ikonicznymi postaciami i zgadnijcie, która postać tutaj z tych wymienionych przeze mnie jest. No, otóż żadna. I dla mnie to jest w ogóle jakieś zaprzepaszczenie kwestii marketingowej, bo tak naprawdę dostajemy tutaj taką generyczną, prostą, wydaje mi się, zwykłą misję z Call of Duty, która absolutnie, nie wiem, jeżeli kogoś ma zachęcić do czegokolwiek, to nie wiem, do odpalenia sobie klasycznego Modern Warfare, nawet pierwszego, gdzie mamy misję z pierwszą misję z Price'em, jak jest tam, nie wiem, odbijanie na łodzi. Ikoniczna misja i czegoś takiego ale tego, tam, wiesz, tam... Dobra, ale tam miałeś dosłownie 30 sekund wstępu do tej misji, potem chodziłeś po tej łodzi, siedząc to wstrzymałeś i cutscenka na samym końcu. Tak, wiesz co jest najlepsze? Że te 30 sekund początkowe robi te misje i te 30 sekund końcowe robi te misje. Tutaj absolutnie nic nie robi tej misji, bo to, co robisz, to jest idziesz i strzelasz. No nie, też jest rozpoczęcie. Żadnej animacji, nie ma cutscenki. Jest rozpoczęcie, że płyniesz statkiem. No dokładnie, no. Takie 30-sekundowe wprowadzenie, gdzie gadają i rozmawiają. Ale ja mówię, wiesz, o ikonicznym rozpoczęciu. Tutaj nie masz czegoś takiego. Nie masz, kurwa, gościa, który pali kiepa i mówi ci, za chwilę będzie rozpierdol. Tylko masz coś takiego, że płyniesz sobie statkiem i idziemy na misję. W sensie zero czegokolwiek. A w momencie, gdy reklamujesz jakąś grę,
wydaje mi się, że powinno coś takiego być, tym bardziej, że no, sama pani na początku pokazu, stojąc w tym porcie, który jest gdzieś tam owiany ikonicznymi postaciami, czy tam banderami tych postaci, jak właśnie Ghost, Soap, Price, tutaj tego nie dostajemy. Dla mnie to jest totalnie jakaś bzdura. No wreszcie dostajesz na samym końcu ten 30-sekundowy trailer, gdzie masz pokazane te ikoniczne sceny, zwolnione tempo. No dokładnie, nie? No to, to jest typowy dla mnie trailer to powinno być na telewizję. Dla mnie to powinno być w misji i ja bym tego osobiście wymagał od misji, która na samej Summer Game Feście, czyli dość dużej imprezie skupionej wokół gier, wymagałbym, żeby coś takiego było po prostu. To by mnie zachęciło, bo w tym momencie ja widzę strzelankę. Okej, okay, ale zaraz, Łukasz, będę chciał poznać twoją opinię na temat tego trailera i gameplayu, ale weźcie pod uwagę, że każda część Call of Duty podkręca tą gałkę na 11, 12, 13 i w pewnym momencie to mam wrażenie, że ta gra powinna się składać z serii wybuchów, przez które przebiega gracz, bo akcja nie może być podkręcona do pewnych poziomów. Jak szli tą drogą, to w pewnym momencie doszli do egzoszkieletów, rocket jumpów i walk w kosmosie. Ale ty w ogóle, to w ogóle nie o tym mówimy, Kenneth. Ja nie mówię, żeby tutaj siedział rozpierdol, ale jedyną cutscenką, która tutaj jest, to jest wjeżdżanie na, nie wiem, na tę platformę wiertniczą i otwieranie kontenera. No to jest dla mnie jakaś bzdura totalna. Dawid, dawno wszyscy mi zarzucają, że to granie, a oglądanie to są dwie różne rzeczy i jestem w stanie z tym zgodzić się. Ty uważasz, że jak będziesz to grał, to będziesz się bardziej wczuwał w tą gierkę? Pamiętaj, zajebistym telewizorze, z padem w ręku w środku nocy, jak będziesz robił tą misję, to nie będziesz miał z dobrym jeszcze słuchawkami na uszach, to ciary ci nie będą po plecach? Ci już mówię, o co mi chodzi. Ja uważam, że powinniśmy tutaj mieć jakkolwiek zapadające w pamięć momenty. A jedynymi, które masz, to masz linka, na którą wjeżdżasz i, nie wiem, wpieprzanie się łódką na jakiś statek. Fajnie by było zobaczyć coś takiego. W poprzednich kodach, gdy wysadzałeś drzwi, miałeś spowolnione tempo, to wszystko, wiesz, było owiane takim napięciem. Tutaj, moim zdaniem, po prostu tego nie ma. Na początku miałeś wprowadzenie, badass, który pali sobie, wiesz, cygaro przed i coś tutaj się dzieje. Tutaj ja mam odtwórcze, wiesz, wprowadzenie tej samej lokacji, którą właśnie miałeś w momencie Price'a, tylko tym razem, uwaga, kontenery się ruszają. To mnie nie bawi, absolutnie to mnie nie bawi, bo to jest... Żebyśmy przeszli do innych tytułów. Rozumiem, że wam się nie spodobało Call of Duty. Mi się nie spodobał. Nie kupiło Badyla. Mnie nie kupiło absolutnie. Rogaty? Mnie może troszeczkę, bo to bardziej realistyczne podejście do tego. Jak kiedyś mieliśmy Michael Bay rozpierducha, to tutaj bardziej takie Zero Dark Thirty, bardziej Black Ops, nie tyle co wyluzowane, ale bardziej takie metodyczne podejście. Stonowane. Tak jak jedynka miała, nie? Że też pierwszy był ten atak na ten budynek, gdzie w poprzednim Modern Warfare 1, ten z 2019, też miałeś tą misję, pokazywali jako pierwszą, że wchodzisz do budynku i strzelasz z tłumikiem, nie? I tam miałeś klimę, to rozumiem, o co ci chodzi, że tam była klima jeszcze przynajmniej, a tutaj nie czujesz tej klimy, no ale pożyjemy, zobaczymy. Mówisz o tej misji, gdzie wchodziłeś do tych budynków, gdzie było tak ciemno i widok. To była genialna misja i to była jedyna misja, która dla mnie, w sensie, I czuć było napięcie, to się zgodzę, że czuć było większe napięcie, ale tutaj no dobra, masz oddział profesjonalistów, którzy atakują na jakąś właśnie stację wiertniczą. Ale to już było. Dla nich to jest piątek. Tak, to już było. To z tym się zgodzę tak samo. Piątek, nie? To jest 14 Call of Duty, nie? Mhm. Łukasz, widziałeś gameplay? Nie, no. Tak, widziałem, ale się nie odzywam z tego względu, że no, ja się zgadzam zupełnie z Badylem, tak? Badyl powiedział wszystko, co ja bym powiedział. Okay. Stąd u mnie ta cisza. No dobra. Jeśli o mnie chodzi, to dla mnie to wyglądało jak kolejne Call of Duty. I nie chodzi o to, że z jakiegoś powodu neguję zajebistość tej gry, bo uwielbiam feeling strzelania w Call of Duty. Jest no super, jakby na to nie patrzeć. Jestem ciekaw po prostu, czy wprowadzą cokolwiek nowego, bo technologia wody mnie ani ziębi, ani grzeje. Woda nigdy nie jest żadnym ciekawym narzędziem, bo po wodzie się pływa. Do wody się wskakuje i z wody się wychodzi. Rzadko kiedy w wodzie dzieją się ciekawe rzeczy.
No chyba, że grasz w Subnautikę, tak? Ale właśnie, w większości przypadków woda jest tylko medium, przez które gracz musi się przedostać lub utrudnieniem, które utrudnia mu celowanie, bo cię podnosi na górę, do dołu, lewo, prawo i tobą rzuca. Więc jeżeli to jest to ich rozwiązanie, tak jak swego czasu się chwalili, że stworzyli specjalną technologię ryb, które odpływają od gracza, to jest dla mnie to jest taka marketingowa papka, ale... No. Jeśli chodzi, no. Dla mnie to jest po prostu nieistotne, absolutnie nieistotne. To nie jest symulator łodzi podwodnej, żebym się jarał, bo o, teraz wprowadzili pływy morskie i Golfstrom mnie porwie, kuźwa, albo jakieś inne. Ichtiolodzy by się nie zgodzili. Być może. Mieliśmy też trailer Aliens Dark Descent. Co o tym sądzicie? Znaczy, po trailerze to nic się nie można było za bardzo dowiedzieć, jaka to będzie gra, dopiero te 33 chyba, albo właściwie 13 sekund gameplayu. No. A, to jest izometryczny rzut w stylu tego Alien Breed, co na Amidze jeszcze było, ewentualnie tego... Ascent albo coś w tym stylu, nie? Że taka, tylko że w świecie Aliena. Albo i... Alien Swarm, który był tam chyba z 2011 roku. No, dokładnie, masz rację. Więc tutaj, okej, zobaczę więcej gameplayu, to możemy o tym pokazać. Dla mnie taki ale, rzut, kolejny Alien. Nie wiem jak dla was, nie wiem jak ty Łukasz uważasz, czy ty Badyl, ale dla mnie rzut izometryczny w grze, która opiera się na napięciu, horrorze i zagrożeniu, automatycznie odbiera wszystkie najważniejsze cechy walki z obcymi. Czyli niepewność, no, z której strony jest... on nadejdzie, z której strony go słychać, i kiedy go zobaczysz, odległość, którą masz między tym, tobą, a potencjalnym zagrożeniem. Dla mnie to jest po prostu reskin Ascenda. Ascend, dokładnie. To sam powiem. Zgadza się, tak w skrócie to cię izoluje bardzo od niebezpieczeństwa, tak? No, nie możesz się poczuć. Tak, dzięki temu Badr mógłby w to zagrać. Faktycznie zaszczyty. To tak. No. No, Alien Isolation to nie jest, ale grałeś w tego Alien Fireteam z zeszłego roku nie chyba? Nie grałem, bo nie miałem z kim. Też nie ma za bardzo tam napięcia. Tam czteroosobowy koop to zawsze nie będzie już praktycznie napięcia. Tym bardziej, że oni się odnoszą bardziej do Allianz niż do Aliana, więc... Mm-hmm. Bardziej gra akcji z tego, co no, tak Aliens z tych było więcej 15 obcych, sekund faktycznie, gameplayu. To w dwójce no. było więcej. A co sądzicie o dla mnie genialnie zainscenizowanym trailerze symulatora Kozy 3? Jak oglądaliśmy to ja i Kiwaku się... Co kurwa? Jeszcze raz tego Dead Island. A to nie, oni się po prostu zaczęli napierdalać ze wszystkich gier jakieś. To mi się podobało. Ale tam koop będzie to. Chyba, nie? Bo widziałem 4 kozy. Będzie koło. Chyba tam gdzieś milion tych kos. Okej, Gotham Knights. Ktoś chce coś dodać? Jakby co? Coś, jakbyście mieli jakieś, wiecie, pytania, tematy związane z danym tytułem, czy jakiś tytuł by wam wpadł, to bo ja idę po kolei, bo nie wiem, co was interesowało. Ja tam było jeszcze, zanim chyba Dead Island, to tam było... Ja zajebiście zawsze doceniam trailery, które są połączone z muzyką, w sensie to, co się dzieje na ekranie, pasuje, nie wiem, tam pojawia się bas, pojawia się strzał na ekranie i to chyba trzeba przyznać tutaj do Witchfire, to się nazywa? Tak. Poprawcie mnie, jeżeli to jest ten, tak. ten taki, ten, na początku Polska podcastu gierka. Było. Dokładnie. Killera chyba. I tak zajebiście to było wkomponowane właśnie w muzykę, to strzelanie, o ile nic nie pomyliłem oczywiście, ale wydaje mi się, że chyba nie, że tam każdy gdzieś tam strzał współgrał z tą muzyką i no i co, to przypomina połączenie, nie wiem, takiego klimatu New Worlda właśnie z jakimś a la Doomem, który no, opiera się głównie na strzelaniu. No tylko tutaj mamy też mega dużo magii i mamy właśnie te takie bo to chyba Amazon stworzył New Worlda, taki właśnie klimat, co wydaje mi się dość takim ciekawym pomysłem. Oczywiście wszystko jest bardzo ładnie podane, bo wygląda graficznie no zajebiście, nie? Znaczy, nie wiem. Coś wetne trochę. Styl jest okej, ale stary tam wolno trochę ta giera wygląda. Okej. Niech ona, wiesz, wygląda wolno, ale wolno w sensie nie jest szybka. Dokładnie, że strasznie takie powolne te ataki, strasznie powolne ataki przeciwników. Że to będzie Dark Souls Root Fist Person Shooter. Bo Jezu, to słyszałem. Właśnie miałem skojarzenie z Demon Souls.
Ja troszeczkę no, też, ze względu na wykorzystanie ja czaru. Ja z pierwszym Dark Souls. A żeby było śmieszniej, to jest właśnie gra, którą reklamowali jako tym, że to jest taki FPS w świecie Dark Fantasy, lekko inspirowany Soulsami, dlatego też potem teraz przyznali wprost, że to jest roguelike shooter, który teraz jeszcze będzie w early accessie, także no jak ktoś nie robi rogalików, to ojej, będzie lipa. Wygląda jak... fajnie. Wygląda spoko i trailer też był moim zdaniem spoko i na to tylko chciałem zwrócić uwagę. A nie mieliście takiego wrażenia, że trochę te brzmienie broni, ten feeling broni jest taki trochę nijaki, taki, nie wiem, jakoś, jak ja to oglądałem, to jakoś tak, no fajnie to wygląda, może troszkę generycznie, ale miałem największy problem z tym, że to strzelanie jest takie trochę bezjajeczne w porównaniu z tym, co widziałem w nowym Call of Duty, który ja oczywiście czekam, więc ja powiedzmy, że już jak zobaczyłem to kolejne takie, no wiem, że w to zagram, więc się nie jaram, bo i tak będę w to grał. Tak zobaczyłem, że no sorry, ale więcej emocji ze strzelania jest w nowym Modern Warfare niż Witchfire póki co. Poczekaj, ale to jest też może być kwestia montażu, bo połączenie z muzyką to też jest kwestia zmontowania filmiku, nie? Pewnie tak. Ja bym chciał w takim razie wrócić na chwilę do Call of Duty. Kenneth, wiem, że pewnie jesteś niepocieszony, ale ja bym chciał cię zapytać, Gragi, dlaczego cię kupiło to Call of Duty? Dlaczego? Czy wiesz co, dlatego, że akurat Infinity Ward, jeśli chodzi o kampanię, to w ostatnich latach robi naprawdę dobrze. No i MW właśnie 2019 mnie bardzo mi się właśnie pod tą kampanii urzekło. Gorzej było w multiplayerze. Poprzednia gra tego studia, a nie ta gra, okej. Czy wiesz co, ja ogólnie jestem fanem Call of Duty, no, więc możesz od tego zacząć, że ja po prostu regularnie kupuję Call of Duty, ale fakt, że akurat gry od Infinity Ward, czyli właśnie serię Modern Warfare, kupuję przede wszystkim dla kampanii, tak? Bo akurat, no na przykład Modern Warfare 2019 był świetnym FPS-em, ale kiepskim kodem. No i niestety to się będzie raczej potwierdzać z tego, co słyszę, bo co prawda jeszcze nie dostaliśmy pokazu gameplayu w multiplayer, ale wszystko wskazuje na to, że to będzie powtórka z rozrywki pod wieloma względami i dlatego mówię, ja czekam w tym roku wyłącznie tylko na kampanię, czego normalnie nie robię, bo no ja Call of Duty to jestem tak jak wszyscy, czyli gram da multika, kampanię to jest albo przystawka, albo deser, jak mam trochę dość, nie? Więc w tym roku naprawdę czekam na kampanię, jestem ciekaw, czy mnie zaskoczą, bo faktycznie jak zobaczyłem tę misję, to tak, no miałem też takie trochę flashbacki z pierwszej tej misji na wodzie, z pierwszego Modern War właśnie z tego oryginalnego, więc tak miałem takie trochę déjà vu, ale i też uważam, że to trochę, to, tu się zgadzam też z tą, że trochę to wyglądało tak nijako i szczerze, dopóki nie odpalę sobie tego znowu, nie jestem w stanie ci przypomnieć, co się tam działo, poza tym, że się kontenery ruszały na wodzie. Aha, tak. Dobra, to wróćmy do tego Witchfire'a, bo mi znowu, tak. Ja mam flashbacki z Bulletstorm, bo to chyba ostatnia giera, którą ci ludzie akurat robili, bo to pod dowództwem Chmielarza jeszcze było Pipę. Tak, tylko że wiesz, tak. Chmielarz potem zaczął, tak, jeżeli chodzi o FPS, ten nowe to, tak. Studio to jest jego studio, oni nie? Oni zrobili tak, Bulletstorm i Painkillera, generalnie osoby, które tak. Pracują na Witchfire. Tak, ale potem zrobił ten Vanishing of Ethan Carter, czyli tak, tak. Jakby, wiesz, zrobił symulator chodzenia. Tak, dokładnie, no i ostatnie, dobra, Painkiller podobał mi się, Bulletstorm podobał mi się, ale to nie była zbyt dobra giera. Ja jestem się właśnie świeżo na jej skończeniu i tak Vanishing samo, że... Ethan Carter to już, dobra, symulator chodzenia, skip Nessa. Dokładnie, nie? Ale ja jestem się, że właśnie po skończeniu Bulletstorma i... No tam robiły te finishery różne, tak? Te pomysłowe zabójstwa. Tutaj trochę tego brakuje, nie? Wiesz, fajnie, że masz te różne tam fajne... Dzień dzisiejszy tam są jakieś umiejętności, czy to slajdy, czy to skille, czy to używanie mocy, nie? Ale tak jak mówiłem, trochę to wolno wygląda i mało dynamicznie. Pożyjemy, zobaczymy. Może to taki typ gry, że trzeba bardziej tak taktycznie rozgrywać tą walkę z przeciwnikami, bo cię rozjadą. Pamiętaj, że to jest early access, ale to z kimś przyspieszą, nie? Gragi, pozwól się wypowiedzieć Rogatemu, a później Łukasz. Ja już, Łukasz, gadaj ty, bo ja już skończyłem to, co chciałem powiedzieć. Spoko. A propos symulatora chodzenia, to nie wiem, czy zauważyliście, że w trakcie tego wideo, które tam puścili, tak, ten gameplay, no to przez połowę czasu w zasadzie ta postać sobie chodziła i no często dużo scenek było takich, że on po prostu sobie powoli szedł w kierunku tych przeciwników. I ja nie miałem takiego wrażenia, że ci przeciwnicy coś robią. Że oni tam byli po prostu, żebyśmy sobie... Jako tak. Takie makiety, nie?
No, no. Tak, jakbyśmy mieli sobie do nich strzelać, a oni nic nie robią, tak? Tam było chyba takie ujęcie, gdzie jeden z wrogów tam skacze koło ciebie i ty i go po prostu strzelasz do niego, ale no nie czułem tego zagrożenia w zasadzie. Oni były właśnie bardzo spowolnieni, dlatego też ja miałem bardzo takie podobne odczucia, jak grając w Demon's Souls, ten remake na PlayStation 5, bo z jednej strony tak, no super grafika, fajnie to wygląda, świat jest też taki mroczny, także to skojarzenie, ale drugie jest takie, że tam też ci podstawowi przeciwnicy są zazwyczaj tacy powolni i oni do ciebie powoli, powoli idą, zanim oni coś w końcu zaczną robić, to ty już zaczniesz 3 razy tam zdążysz jakiś cios wyprowadzić. I tutaj miałem takie samo wrażenie, że oni tam sobie idą, są właśnie jak taka makieta, a żebyśmy my tylko mieli szansę sobie postrzelać i pokazać moce. Za mało dynamiczne, taki właśnie odczułem to jako właśnie taki symulator chodzenia. Niemniej interesuje się tą grą i ja na przykład chętnie sobie sprawdzę. Okej, okay, a jaka inna gierka z tego pokazu zwróciła twoją uwagę, Łukasz? Tak... Na szybko. Nie byłem gotowy. Cóż. Nie. Mam trochę Marvel? Tutaj Midnight w zakładce specjalnie. Właśnie chciałem powiedzieć Marvel Midnight Suns, ale szczerze nie byłbym tą grą zainteresowany, gdyby nie pod koniec nie wleciała piosenka Metallica i Master of Puppets. I dopiero wtedy, jak wleciała ta nuta, to tak, no dobra, to może sobie spróbuję, może to będzie fajne. A tej nuty nie było tam za dużo. Nie, jest to taktyczne RPG, także no, nie wygląda to jednak coś specjalnie. Te wszystkie gry typu właśnie RPG z bohaterami i w ogóle no to nigdy mnie nie interesowały. Myślę, że jednak gry superbohaterskie najlepsze to jest coś właśnie w stylu Batmana, Spidermana. Do tego bardziej czekam na Wolverina i ten Marvel's Midnight Suns, no to w zasadzie pokazali właśnie tylko ten kawałek im zrobił to. No ale, dobra, Badyl, a ty? Sorry, muszę spytać Badyla, czy to mi się podobało to? Bo tam Spidermana pokazali, nie? No to... Ale ja mam w ogóle w dupie tego Marvela całego. Ten Spiderman wygląda... Ja mam wrażenie, że to jest, bo ja sobie oczywiście to przeglądałem i pierwsze, o czym pomyślałem, to wiesz co, byłeś kiedyś nad morzem pewnie i widziałeś tam te wszystkie stragany, gdzie są te podróby, kurwa, Lego. I dla mnie to wygląda jak Marvel właśnie na takim straganie. Dla mnie to jest to. Widziałeś tego Hulka, kurwa, z Loga? Tak, ale to... Dla mnie to jest bzdura jedna wielka. Na podstawie tego komiksu z lat 90. tego... Okej, okay, a nie, no to zmienia całkowicie postać rzeczy. W tym momencie moje przemyślenia się zmieniają. Nie, w ogóle się nie zmieniają, bo dla mnie okej, dobra. Okej, ale widziałeś gameplay, bo zaraz Game Informer zaraz po tym pokazie dał nowy gameplay, ten z audiobogami jakimiś innymi. Wiesz co, mnie kompletnie Marvel poza Spider-Manem wydaje mi się, że nie jara całkowicie. W sensie dla mnie to uniwersum, wiesz, jest gdzieś tam obok. Fajnie, że jest, przyjemnie pewnie się to ogląda niektórym, ale ja nie jestem chyba targetem, nie? Więc dla mnie to wyglądało tak, jak powiedziałem. Kuma. Szczerze to jak się to pokazało jeszcze zanim weszła ta muzyczka, to dla mnie to pierwsze skojarzenie miałem, co to jakaś gra mobilna znowu z Marvela? Trochę prawda. No turnowy epek, więc no logicznie, że wygląda jak mobilka, nie? Ale tak, to od pierwszej zapowiedzi wygląda jak mobilka, nie? No dobra. Okej. Jeśli chodzi o jakieś inne tytuły, czy może zwróciło twoją uwagę, nie wiem, Layers of Fear? No, Blueberry robią reskin, kurwa. No, się reboot Engine. Tego samego, co było, przepraszam. Tak. Ale Fears, to nie jest Fear, to nie jest ta sama gra chyba, nie? Tak, to jest trzecia część. Tak, czy czwarta, czy cholera wie która. Ale zauważyliście, teraz mam do was pytanie, bo był ten przeciek, rzekomo, że Kojima pracuje nad nowym horrorem, który będzie się nazywał Overdose, prawda? Początkowo tak, nikt nie zwracał na to uwagi, ale oficjalnie Konami poprosiło o Kojima Productions poprosiło o usunięcie tego tweeta, czyli w pewnym sensie potwierdziło, że coś tam na rzeczy jest. I czy uważacie, że takie cheese'owate próba ukrycia przez Jeffa Killiego tego przecieku poprzez użycie słowa get a dose of this
przed trailerem Layers of Fears. To jest, według mnie to było takie totalnie nieudane. Ja nie zwróciłem na to uwagi, przykład w ogóle. Nie skojarzę. Wiesz co, takie marketingowe zagryzki to przechodzą po mnie jak woda po kartce, bo czekaj, jak się nazywała ta Abandon, ta gra, która ściema to była jednak. Tak, chyba już porzucili, więc nie wiem, co się nie ma co się na plotach opierać, bo to wie. Okej. Mamy jeszcze dwie inne gry. Mamy jeszcze dwie inne gry i przede wszystkim chciałbym się spytać Rogatego i innych fanów RTS-ów. Co myślicie o Stormgate, czyli nowym RTS-ie, który będzie tytułem free-to-play, stworzonym przez weteranów StarCrafta? Jak co o tym sądzisz? Znaczy, tak, ma ten Cinematic był tak dosyć przeciętny. Koncept mi się podoba, studio że to RTS indie. Jest i tak, indie, byli twórcy StarCrafta dwójki, stworzyli własne studio, też pokazali dwa screenshoty na krzyż i w przyszłym roku ma być open beta i free to play to ma być, więc ciekawy jestem, czy to będzie właśnie bardziej taka MOBA jakaś nowa, czy połączenie RTS-a z MOBą jakiegoś bardziej, czy buduje się jednak coś, czy tylko się będzie naparzało tymi postaciami, czy... No nie wiem, za mało informacji. Ciekawe, ale za mało informacji. Okej, okay. A bardziej brutalny pokaz Callisto Protocol przekonał was do tego tytułu jeszcze bardziej, czy bardziej zniechęcił? O, Dobra, to wiesz co, ja myślę, że powiem teraz tak za wszystkich, że no, ten pokaz w ogóle nie był jakiś super, brakowało tutaj właśnie takiego tąpnięcia. Bo widzieliśmy już to Callisto Protocol, pomimo że no teraz pokazali trochę gameplayu, tak, też tak bardziej brutalnie. No fajnie jest to pokazane, to zakończenie, tak jak on to nazwał, że takie fajne zakończenie, co się dzieje, jak giniemy, tak, jak się nam nie uda, to naprawdę fajnie, tak brutalnie. Ale w zasadzie widzieliśmy już wcześniej ten zwiastun, który pamiętam, że jak oglądaliśmy, to wszyscy mieliśmy takie wow, to będzie super, będziemy w to grać. I tym razem to już nie zrobiło takiego wrażenia. Halo, Łukasz? Od różnych trzech studiów, więc tak naprawdę dla mnie też właśnie wrażenie zrobiło to, że generalnie mieliśmy pokaz dość taki tematyczny, nie? Że kosmos, sci-fi i wszyscy chcą robić swojego Dead Space'a, nie? Znaczy dla mnie to w zasadzie ten pokaz stoi trzema rzeczami. Był właśnie kosmos, tak jak mówisz. Raz, że kosmos, dwa, że horrory. Tak. Trzy, gry anime, które totalnie... Ale ja nie mówię akurat z tego wszystkiego. Tam może było ze trzy... Raz? Mówię, że akurat animców było z tego wszystkiego najmniej. Tam może pokazali ze trzy tytuły, cztery max. A z takich horrorowatych kosmosów to było ich 6-7 co najmniej. Cztery chyba były. No. Powiedzcie mi, czy ktoś jeszcze chce powiedzieć o jakiejś konkretnej grze? Warhammer 40 000 Dark Tides gameplay pokazali, ale też pocięty bardzo mocno, chociaż to jest od twórców Vermintide, więc ja tam praktycznie tą samą gierkę widzę, tylko że w Warhammerze 40 000. No. Czteroosobowy koop z wykonywaniem misji takich. Wiesz, to jest fajne? Ktoś zwrócił uwagę na Fort Solis w ogóle. Co jest? No bo to wygląda jak kolejny Dead Space, ale tak, to jest od polskiego studia taki też niby horror... Brytyjskie studio. Myślę, że to po polskie. A to nie jest twórca, wiem, to jest czekaj. To, co ma być taki gęsty thriller, jak on to określi, tak? Że... Tak, Berker jest główną postacią? Tak. Troy Berker, tak? Tam na scenie, no aha, okej. Okay. Co mi się wydaje, że to jest od Polaków? Gościu producentem, on był chyba... O man, musiałbym wyglądać, sorry. Bardziej mi się rzuciło w oczy Routing, które wyglądało znowu tak samo, ale raz, że tam mieliśmy jakiegoś robota, który nas się rzuca, a dwa, za oprawę dźwiękową odpowiada wyśmienity Mike Gordon, więc wiecie... Przynajmniej będzie... Ta muzyka nie uratuje kiepskiej gry. A co ty się tak, tam... Wiesz co, soundtrack można potem słuchać sobie tak, osobno, a ale to nie grze możesz zapomnieć, gry. Nie? Tak jak mówię, najlepsza grafika, najlepsza muzyka nie uratuje kiepskiej gry. Liczy się gameplay.
No tak, ale wiesz, chodzi o to, że... Ty... powstaje. Tak, właśnie, też, że nie, tam się dowiedziałem właśnie, bo też ty też wziąłeś uwagę, że to jest jakiś tam projekt przyszłości. Cholera, ale, Ale to chyba miał ten sam tytuł. Widziałem. Yeah. I potem to w 2015 było, miało być VR i teraz znowu 2022 i o, znowu pokazała się ta gra. Prawie jak Duke. Ja jakby nie neguję tego, że gra może być dobra, po prostu pewne aspekty gry muszą ze sobą współgrać, żeby tytuł był udany. No, no mówię, dla mnie Routine, Fort Solis i Callisto Protocol wyglądały tak samo. Naprawdę, jakbym trzy razy widział tą samą grę albo trzy części Dead Space'a. Bez przesady, nie do końca. Bardziej przypominało tą rosyjską grę Atomic Heart. To dokładnie. Też... Atomic Heart. Ale to ja bym porównał to bardziej do takich horrorowatych gier jak Amnesia albo ta sci-fi'owa gra. Albo Alien Isolation, dokładnie. Taka bardziej metodyczna, tym bardziej, że tam przynajmniej w tych powierzchnych demach właściwie się miało ten ekranik, tam nie miało się broni tylko, nie? Hakowało się chyba tylko podczas chodzenia. Ta. No tam chyba miało. Miotacz ognia się w jednym momencie pojawił, nie pamiętam. Nie gra. Dobra, to jak nikt nie mówi o niczym, co się podobało, to ja powiem jedną grę, która mi się bardzo spodobała. Trzymałem ją w zasadzie tak na koniec, żeby o niej powiedzieć i sobie chętnie w nią zagram. Mianowicie Nowe Żółwie Ninja. Tak, nie to wiem, wychodzi za chwilę i to już od dłuższego czasu się na to o tym mówi, więc wiesz, no... A co ci się spodobało, Łukasz? Ja żyłem pod kamieniem dotychczas. Okay. Łukasz, co ci się w żółwiach spodobało? Szczerze, poczułem taki, to poczułem po prostu nostalgię. Jak zobaczyłem te żółwie, to tak przypomniało mi się, wow, kiedyś grałem w żółwie chyba na Pegasusie i to było super, a tutaj no to ta oczywiście żywa grafika, tak... No w zasadzie tylko zawala na 8 zobaczyłem bitów, mój drogi. Poczułem taki powiew nostalgii i zobaczyłem te żywe kolory i nie wiem, może jak takie dziecko, które po prostu zobaczyło coś kolorowego i o, super, chcę to. No to tak wychodzi jak to dosłownie za chwilę. Bo to wychodzi 16, tak żeby będzie grane, nie? Dobra, no to teraz skoro nikt o tym nie mówi i nikt jeszcze nie wspomniał, no to należy oczywiście napomknąć o remake'u / remasterze Last of Us z pod tytułem Part 1, co oczywiście może przejść bez echa, bo był wyciek dosłownie dzień przed, ale pokazano... Dlatego wszyscy trochę padły z wrażenia, nie? No, wielu ludziom, jeśli chodzi o serię Last of Us, nieszczególnie jakby interesuje ich ten temat, ale podobno dwójka sprzedała się w dobrej ilości, już 10 baniek poszło. Nie wiem, czy to liczy bundle, czy nie bundle, ale cholera wie. Ale co sądzicie o tym, tej zapowiedzi trybu multi, gdzie tam pokazano ten artwork i że to ma być wielka gra, że ma być fabuła. Czy sądzicie, tyle, że to w ogóle wyjdzie? Mogę ja pierwszy zacząć? Nie, że tak. Czy wiesz co, że to pewnie wyjdzie i tak jak tam Neil podkreślił, że to ma być to właśnie ta pierwsza taka gra Sony jako usługa, nie? Wiesz, to, że nie dostaliśmy tego na premierę dwójki ani chwilę później, to, że się to rozrosło, to myślę, że to jeszcze jest na takim zaawansowanym etapie, że nic dziwnego, że nie powiedzieli, że za rok powiemy więcej i pewnie za rok to wyjdzie, ale tak, to, że pokazali tylko concept art na razie, to była słaba zapowiedź. Mogli nawet, kurde, przecież króciutki cinematic, cokolwiek pokazać, coś więcej, bo no sorry, ale obrazek sztywny to, i który nie pokazuje praktycznie nic poza tam randomowymi postaciami, to akurat było słabe. Było słabe, ale teoretycznie obrazek miał pokazać skalę, bo to się będzie działo w San Francisco, z tego co tam widziałem, most, Golden Gate chyba tam był, więc jeżeli cokolwiek pokazywał ten obrazek, to tylko potencjalną skalę tej lokacji czy miejsca, więc zobaczymy. No. Ten obrazek nic absolutnie nie pokazywał, bo nie wiesz, co z tego będzie oddane do twojego użytku. W sensie, no, sami ten obrazek był obrazkiem. Zgadza się, ten obrazek był obrazkiem, ale w połączeniu z tym, co oni powiedzieli, miejmy nadzieję, że mówią o tym, prawda? Że gra będzie, że obszary, które będziemy zwiedzać, będą tak samo duże lub większe niż te, które mieliśmy w ostatniej grze. Więc spoko. Zobaczymy. No. Ja z chęcią zagram w kolejną gierkę. No i pewnie też kupię... Czyli poczekaj, w kolejną gierkę w sensie mówisz o multiku, czy w kolejną mówię gierkę o mówisz o tym remake'u? Okay. Remake też kupię.
Remake też kupisz. Oczywiście. Okay. A jak ci się podoba ten troszeczkę, bo jak tak patrzyłem na te trailery, to tam wygląd niektórych postaci, no oczywiście remake to jest przemodelowany powiedzmy, i pojawiły się różnego rodzaju porównania właśnie twarzy, chociażby Ellie z tej podstawowej wersji, tej pierwotnej z tym remake'iem. Czy zauważyłeś jakieś różnice na plus, na minus, neutralne? Wiesz co, biorąc pod uwagę ten porównanie z remake'iem z PS4, to różnice są, powiedziałbym, subtelne, tak? To nie jest tak, że ich nie widzę, ale... Nie Eli wygląda inaczej, nie? Eli wygląda... Znaczy nie, no, tak Eli ma troszeczkę inną twarz, troszeczkę inną skórę, troszeczkę więcej detali. Twarz. Chodzi mi o twarz w sensie odcienie, pigment skóry, no takie wiesz, no... Ale nie powiesz, że wygląda na tę samą osobę, bo wygląda na troszeczkę starszą, taką dojrzalszą postać, przynajmniej wiesz, w moim. Być może, ale nie wiem, czy to jest kwestia dobrania koloru i oteksturowania, bo ewidentnie model jest ten sam dla mnie, tylko że jest ubrany w więcej detali. Być może kiedy model miał mniej detali, był bardziej, nie wiem, zaoblony w niektórych miejscach, sprawiał, że ta twarz wyglądała młodziej. Tylko chciałbym jedną rzecz zauważyć tutaj, bo jednak każdy nas tutaj grał, no poza Rogatym, w Grałem. Part 2. Okej. Okay. A też grałem, ale nie całą, dobra. Tak, ale chodzi o to, że tam te sceny z jedynki zostały przeniesione na ten nowy silnik i tu jest przez to problem, bo my przez to mamy tak jakby dalej na żywo w miarę to w pamięci i wtedy faktycznie, no można powiedzieć, że to się niewiele różni od tego, bo to jest po prostu na tym samym silniku i wtedy okej, okay, tam były pewne zmiany, że bo to wtedy The Last of Us 2 jednak już bardziej obrała taką realistyczniejszą estetykę, a jednak wersja z PS3 jedynki była taka leciutko komiksowa, więc jak sobie porównacie, mówię, wy marzycie kwestię dwójki, jakbyście załóżmy nie grali w dwójkę, to okej, okay. Różnica między remasterem z czwórki a modelami teraz obecnymi jest duża, ale jeżeli porównamy to z wersją z Part 2, no to jest praktycznie to samo, więc tu ale, jest wtedy, to jest też taki My nie porównujemy demake'u Last of Us Part 2, tylko porównujemy remake, który w przeciągu ostatnich 10 lat został wydany 3 razy. Lepiej wypada tylko Skyrim chyba, jeśli chodzi o ilość wydań i... Już 5 razy. Da. The Last of Us zostało tylko raz wydane poza PS3 właśnie w formie remastera na PS4. I tyle. To teraz będzie trzeci raz. No. Tak. No dobra, jeżeli tak to liczysz, to tak, ale wiesz, no ja liczę... Masz oryginalne wydanie, remaster i remake. No tak, to wtedy liczysz tak. Bo oni twierdzą, że zmienili AI, że zmienili, od nowa wyanimowali postacie, ble, 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 te wszystkie rzeczy. Ja osobiście bardzo fajnie, jeżeli wprowadzą zagrywki lub sposoby zachowania postaci, które mogliśmy wykorzystać w dwójce i będzie to można wykorzystać w jedynce, bomba. Nowe sposoby, wiesz, ugania się, skradania, jeżeli w ogóle gameplay to uwzględni, chociaż niekoniecznie musi, bo jednak oryginał to oryginał. Niby mają tam być jakieś zmiany właśnie w rozgrywce, co mnie właśnie zdziwiło, że tam mamy usprawniony kombat i tak mnie to najbardziej zdziwiło, bo no właśnie AI dwójka pod kątem gameplayu była bardzo podobna do jedynki, poza tym, że właśnie AI jest po prostu bardziej takie... Dwójka pod względem gameplayu była absolutnie niepodobna do jedynki, ponieważ w dwójce dało się po prostu walczyć, grać i skradać. Więc to jedynka była toporna względem strzelania, względem walki wręcz i całej reszty. A już eksploracja to była tak drewniana momentami, że było szkoda patrzeć. Ale uważaj, co mówisz. Uważaj, bo bluźnisz, heretyk. No słuchaj, tam były w jedynce większość rzeczy, które się działy związane z animacjami postaci, to były predefiniowane animacje, które postać wykonywała przy podejściu do przeszkody. Cutscenki to były nagrania wideo, a tutaj ma być wszystko na engine, z tego co słyszałem robione, nie?
W czasie rzeczywistym chyba, nie? Były w czasie rzeczywistym, mam wrażenie. A, były? A, no dobra, nie, to pewien, nie grałem w remake'a. Nie wiem, bo tam wiem, że były różne tryby graficzne i chyba cutscenki były wykorzystywane do porównania tych trybów. Ale nie dam sobie żadnej części ciała uciąć. W każdym razie ja osobiście się cieszę. Zobaczymy, co wyjdzie z tego multiplayera. Czy macie jeszcze jakieś tytuły, które wam w tym gamefeście wpadły w oko, czy przechodzimy dalej? Cuphead, no, Delicious Laughter. Ja bym się chciał jeszcze cofnąć, chętnie coś powiem właśnie na temat tego The Last of Us. Dajesz. Nie wcinałem się, czekałem sobie na sam koniec. Obejrzałem sobie side by side ten remaster i remake. I no, ja patrząc na to, widząc na przykład to, jak został teraz przemodelowany cały świat i lokacje, no to nie odniosłem w ogóle wrażenia, żeby to było pod... potrzebne. Miałem taki, kurczę, po co w ogóle jest ten remake? Ale w momencie... tak, to oczywiste, ale faktycznie w momencie, jak zobaczyłem różnicę w modelowaniu postaci, no to już zmieniłem zdanie. Chociaż jeśli chodzi o postacie główne tutaj, Joel, Ellie, tak, te wszystkie postacie poboczne znaczące, to one były na tyle dopracowane, że nawet nie widać tej zmiany aż tak bardzo. No wiadomo, można tam się przyjrzeć, właśnie skóra, włosy, że coś tam się zmienia. Ale jak sobie spojrzysz w jakichś tam typowych wrogów, jest scena po prostu, gdzie na Joela rzuca się jeden z tych klikaczy, zagrzybiałych, tak, klikaczy, no to on już jest bardzo podrasowany względem tego, co mieliśmy w remasterze. A potem kolejne, co mi się rzuciło w oczy, to scena, przy której jest czarnoskóry facet, który strzela do nas z broni, i to też widać, że jest różnica przy tych postaciach takich, do których mniej pracy było wkładane, no bo to były taki typowy jakiś przeciwnik, który się gdzieś pojawia. Wiadomo, że nie byli tak skupieni na tym, żeby stworzyć im bardzo szczegółowo twarz. To tutaj widać tą różnicę właśnie w wrogach i liczę na to, że teraz wszystkie postacie będą tak samo jakościowo wyglądać, jakby były to te główne. No, zobaczymy. Znaczy ja się nie zgodzę tutaj a propos tego, co powiedziałeś, jeżeli chodzi o zmianę postaci, bo widać ją absolutnie w każdym modelu, zarówno jeżeli chodzi o te postacie, o których powiedziałeś, jak i o Joela i o Ellie. Wstawiłem teraz na sekcję drop-in live. To jest inna dziewczyna. W sensie to jest dziewczyna z tego remake'u, czy The Last of Us Part 1, jak oni to sobie ładnie nazwali. W sumie spoko sprawa. I wydaje mi się, że Ellie wygląda na bardziej dojrzałą osobę. Taki Elliot wychodzi. Co? Taki Elliot z tego się robi? Nie, absolutnie bym nie powiedział. Ta Ellie wygląda na postać, w sensie przypomina mi Ellie z The Last of Us Part 2. Z tych sekcji, gdzie była młodsza, tak? Co były wspominki. Nie, to jest młodsza Ellie z The Last of Us Part 2. Tak po prostu. Nie jest ta dziewczyna, bliżej jej jest do tej osoby niż do tej, która była prezentowana w podstawowej wersji gry, czyli z tego remastera, czy wcześniej tej podstawowej. No widzę to zdjęcie, faktycznie bardzo, bardzo dobrze jest, to wygląda. Tak, i ta osoba jest po prostu zmieniona. I ja absolutnie nie mam z tym problemu. Niemniej, no, widać te różnice. Kiedy teraz widzę te zdjęcia obok siebie, faktycznie mam wrażenie, że tak. No, jest jakby, tak jak to wspomniałeś, jest troszkę starsza, tak? Tak, tak. I w porównaniu to widać, ale kiedy widziałem to jakby... Nie, no, wiesz... To pewne rzeczy są nie do zauważenia, pewnie, w sensie, jak się pewnie, że tak, w momencie, gdy będziesz grał w The Last of Us Part 1, czyli tego remake'a, no to generalnie zapomnisz o tym po pierwszych 5 sekundach, nie? Dokładnie. Że to... Pewnie tak. No, i to w ogóle absolutnie ci nie wpłynie, ale trzeba im przyznać, że zostało tutaj to zmienione. To może nie jest zmiana na skali tego Spidermana, nie? Od Marvel Spidermana, od Insomniac, gdzie to był zupełnie inny model. Ale jest, widać tą różnicę i no jest to po prostu inna gra, spoko, nie mam z tym żadnego problemu. I tak w sumie podsumowując ten pokaz, bo nie wiem, czy ktoś z was jeszcze by miał o czymś powiedzieć, to bardzo często pojawiała się tutaj informacja czy ocena. Gragi powiedział,
że on już to widział, Rogaty powiedział w przypadku Warhammera, że on już to widział, ja powiedziałem w przypadku Koda, że to widziałem i wydaje mi się, że możemy się zgodzić, że większość z tych gier, które się tutaj pojawiały, no, zwieńczeniem jest oczywiście The Last of Us, my to już wszystko widzieliśmy. Znaczy też i to było wcześniej tak, zapowiadane, ale... że to zobaczymy. No to było wcześniej zapowiedziane, no ale ta gier... To jest problem, że tutaj nie było żadnej bomby takiej faktycznej. Ale Fort Solis mi się na pewno bardzo dwójka ten po 30 latach, nie? Okej, okay, ale zobaczcie, ten Fort jak to się nazywa? Fort Solis. Generalnie ty też, Gregi, powiedziałeś, złudnie przypomina ci, w sensie jest to kosmosie, jest to horror trzymający w napięciu, może to przypominać komuś detektywa. Albo Callisto Protocol, mówię, ja nie widzę tutaj różnicy. Kajzerz mu się wypowiedzieć, Gregi. Callisto Protocol to jest generalnie to, co powiedziałeś wcześniej, czyli jest to gdzieś tam podrasowany Dead Space z jakimiś finisherami. I hej, zobaczyliśmy w trailer do Fall Guysów, które tym razem będą działały w free to play. Swoją drogą spoko opcja, bo ta gra płatna no, nie ma w mojej opinii sensu. Także no, tak chyba w mojej opinii można podsumować ten pokaz. Było to coś, co już gdzieś widzieliśmy, ale troszeczkę inaczej. I wydaje mi się, że no, dla osób, którym oczywiście odpowiadają te gry, typu nie wiem, Dead Space, chcą sobie znowu pograć w The Last of Us, nie wiem, jarają mi gry typu Fall Guysy, czy właśnie jakieś tam dumowe wariacje z takim średniowiecznym klimatem, no spoko, tylko pytanie, czy to już gdzieś tam się nie pojawiało? Nie bądźmy aż taki, nie przyjęcie takiego defetyzmu, że widziałem wszystko, już nie wiem, nic mnie nie jara, no bo tak jak mówiłem, Fort Solis jest ciekawym podejściem. To mnie nic nie jara generalnie z tego podejścia, jeżeli miałbym być szczery, nawet wiesz, poza moje kolekcjonerkami. Nawet powiem ci, no, nawet kolekcjonerka do mnie tego Callisto Protocol nie przemawia specjalnie, no bo wiadomo, straszna gra, więc trochę szkoda wywalać tej kasy, ale nawet moje fanboyskie serce, jeżeli chodzi o The Last of Us, no mnie generalnie nowy steelbook i tam jakiś artbook niespecjalnie przekonuje do ogrywania tego samego po raz trzeci, tak naprawdę. Nie, no jakby było dodane coś poza podstawą rozgrywkę. Czy dostaniesz teoretycznie w zestawie ten dodatek Left Behind, ale to jest też w sumie w remasterze też on był w zestawie, więc to już jest jakby jako koherentna część, więc no też, ja nie, też uważam, że powinno być coś ekstra, nie? No. Liczę, że na przykład w rozgrywce dostaniemy, nie wiem, te udogodnienia, które dostaliśmy w dwójce na przykład, nie? No, nie w samej rozgrywce powiedzmy, nie ma, myślę, że... A co? Jak ty ocenisz? Nie ma accessibilities w tej formie, w sensie, którą widzieliśmy w The Last of Us Part 2? W oryginale nie było, w oryginale dopiero dwójka to chodzi. W The Last of Us Part 1? Na razie nic nie powiedzieli, ale właśnie mam nadzieję, że to wprowadzą, tak, nie? Nie tutaj dezinformacji troszeczkę. Nie, na razie nic nie powiedzieli o tym. Gragi, podsumuj Summer Game Fest. Już, to już było, widziałeś to kiedyś. I ogólnie... Czy tak, no to też tak, no to tak. To wszystko generalnie, właśnie tak miałem wrażenie takiego jednego wielkiego déjà vu. No i poza tym, że mówię, no większość była rzeczy albo teasowana wcześniej, albo wyciekła wcześniej jak The Last of Us Part 1 i... No i naprawdę ten pokaz w tym roku dla mnie jest taki naprawdę do zapomnienia. Nie było to nic złego, ale też nie było niczym się jakoś tam zachwycił. No to, co najbardziej czekam, no to wychodzi za chwilę, czyli Teenage Mutant Ninja Turtles, no i Metal Helsinki, który dostał demo. I to poza tym, to tak samo mówię, dla mnie właśnie większość tych gier, też właśnie mam wrażenie, że to też był problem przez to, że jednak były taki trochę, rzucali te podobne do siebie tytuły zaraz po sobie, że jak mamy Callisto Protocol, to zaraz zobaczyłeś Fort Solis, zaraz zobaczyłeś Routine i tak jak mówię, nie odróżniałeś tych gier, przez co ja tu mam wrażenie, że to się po prostu tak strasznie zlewa, że dlatego zapomnę o tych grach, bo powinno to być jakoś bardziej rozbite, żeby to było bardziej, wiesz, rozumiem, ale podsumowując, było to dla ciebie takie momentami wtórne. Tak? Tak, na plus było to, że to była w miarę wczesna godzina, nie, do oglądania i to był największy plus tego wszystkiego. Dobra. Teraz jeśli chodzi o mnie, no to tak naprawdę największe wrażenie dla mnie zrobiły właśnie te gierki, które toczyły się w kosmosie i mocno zżynały z Dead Space'a. Lubię ten gatunek space horror.
Oprócz tego spodobało mi się część gier, które właśnie ocierały się o klimaty anime. Zwłaszcza ta gra, która przypominała Devil May Cry w stylu anime. Nie pamiętam, 3Z jest w nazwie. I tyle. No. Tak jak zresztą było zapowiedziane, było tam masę tytułów, które były już nam znane lub wracały po wielu latach, więc był to ogólnie udany pokaz, aczkolwiek nie było żadnej bomby. Łukasz, jak ty oceniasz? Łukasz? Łukasz akurat jest. A, jest wyciszony. Okej, więc Rogaty, ty jedziesz. A w sumie ja mi się podobało. W miarę dużo było takich gameplayów, które jest, można było wyczuć i wyczytać, jak ta gra będzie rzeczywiście się prezentowała, jak ty będziesz w nią grał. Czy tam Call of Duty miał chyba z 10 minut tego gameplayu. Mhm. Nawet jak gadali ci twórcy tych gier o tym Fort Solis, czy nawet o Callisto Protocol, czy Warhammerze, to dla mnie to są trzy dosyć różne style gierki, bo ten Fort Solis to ja bym do System Shocku raczej przyrównywał, na, albo tego, nie, jak się nazywała ta gra na R? Sci-Fi? Routine? To bym raczej do System Shocku porównywał. I tak jak ja osobiście jestem wypalony na grach o zombie i mnie to zupełnie nie interesuje, widziałem to, grałem w to ostatni raz i już mnie tutaj nie zachwyci, to akurat tutaj rozrzut tych sci-fi futurystycznych gier był naprawdę zajebisty dla mnie. Każdy miał na tyle swój styl, w co inną kierunku szedł, że okej, to i to są na mojej liście życia w tej chwili, zobaczymy co kupię podczas premiery, albo w co zagram w Game Passie, nie? Mhm, rozumiem. Łukasz, jesteś? Jestem, już wróciłem. Fajnie. No, dla mnie niestety też brakowało tego boomu. Niestety było źle to było rozbite moim zdaniem. Za mało jakby zbudowało to napięcia, nie było jakiegoś wielkiego boomu na sam koniec. Tylko właśnie na sam koniec dostaliśmy to The Last, to właśnie wszystko na temat tego The Last of Us. No, które też już wiadomo, widzieliśmy i wszyscy wiemy, jak to będzie wyglądać. No, czekamy. Generalnie dla mnie dużo gier, w które zagram, ale żadna nie wywołała większych emocji. Rozumiem. Mhm. Niestety. Podobnie. Dobra. No i trochę dużo chyba CGI było. Nie wiem, czy ja takiego odcinka powiedzieć, że nadal no, więcej jest. Była cała masa. Jeszcze na koniec dodam, że Midnight Suns mi się podobało, ale dopiero po obejrzeniu gameplayu. Bo to nie przypomina tak samo. X-Coma. No, nie ma ukrycia władzy się za tymi. Tam są karty. No i te karty, no, fajnie to no nie wiem, też nie jestem przekonany do końca, ale przynajmniej inne twisty. Znowu nie X-Com, to sam nie dokładnie. A jeśli o twistach mowa, to możemy porozmawiać o kolejnej próbie wślizgnięcia się Netflixa w świat gier. Netflix ma teraz cały tydzień Geeked Week 2022. I co tam ciekawego było, poza tym, że dla mnie tam były same gierki mobilne. No bo na tym się mieli skupić, bo oni w to inwestują, więc ja rozumiem, tak miało być. Rozumiem, że tak miało być, ale żadna z tych gier nie przyciągnęła mojej uwagi, a najciekawsze były te, które będą też wychodziły na peceta, czyli te takie mocno pojechane gierki ze stylizowaną grafiką, gdzie tam się szybowało jakąś postacią, powietrze. No generalnie jako gracz grający na dużych platformach, tak? Czyli moja styczność z grami mobilnymi czy z graniem przenośnym, tak jak w przypadku Switcha czy nie wiem, PSP czy jakichś innych starszych konsol mobilnych była ograniczona, to nie wiem, w kogo celuje Netflix. Czy wy, jako przedstawiciele graczy, którzy też ciorają na dużych platformach lub na Switchu, widzieliście tam coś, co zwróciło waszą uwagę? W sumie więcej tam seriali takich było, co Dragon Age serial pokazują, tak. Tam zapowiadali o Cyberpunku serialu, Cupheadzie drugi sezon. Okej, okay, a to powiedz mi, Rogaty, czy serial Dragon Age pasuje ci wyglądem do klimatu gry? Nie. Nie, troszeczkę, no znaczy za bardzo taki, to wiesz co, to jest serial Netflixowy.
Ja rozumiem, plus ale... Plus jakiś IP, więc trochę tak... Oni widać, że to serial Netflixowy jest, to po prostu dlatego takie... To znaczy... Nie wiem, no pożyjemy, zobaczymy. Tak. Jeżeli chodzi o samo uniwersum Dragon Age'a, to nie będę narzekał, że cokolwiek się tutaj dzieje, bo od kilku lat nie dostaliśmy absolutnie nic i nie wiem, mam nadzieję, że ten serial będzie jakkolwiek... Gdzieś w okolicach, nie wiem, tego TEDAS chociażby się dział, bo to nie jest, wiecie, jeszcze pewne, że pomimo, że ten kontynent, na tym kontynencie dzieje się cała akcja, to tutaj też serial się w tę stronę odda. Ja bym generalnie chciał zobaczyć jakieś postacie, których, wiecie, jak zobaczę je na ekranie, to powiem, ej, kojarzę, to jest ten, jak on tam miał, nie? I pojawi się coś takiego. Także to bym chciał i im więcej się dzieje w temacie Dragon Age'a, tym tak naprawdę lepiej, bo o tej kolejnej części to słyszymy ile? Od 2 lat, 3 tak naprawdę i nic. Kiedy był Anthem? No 2017? Właśnie. No to 18? Jeszcze dłużej generalnie. Także szkoda wielka, że tak fajne uniwersum i tak spójne uniwersum wydaje mi się też cholernie ciekawe, gdzie pierwsza część wydaje mi się, że no, przedstawiła to zarówno podstawką, jak i dodatkami mega zajebiście. Zostało zakopane ze względu na to, że nie wiem, cokolwiek. Przecież nie da się wystarczająco agresywnie zrobić. I to jest, wiesz, to cholernie przykre, bo kurwa, nie wiem, ludzie się spruli o zbroję dla konia tak naprawdę, czy cokolwiek innego i trzeba teraz dawać wszędzie battle passy, trzeba robić gry usługi, które widzimy jak kończą, a wpieprzyliby troszkę zbroi dla konia i wydaje mi się, że nikt by nie ucierpiał, bo ktoś by sobie... Stary, teraz gdyby była zbroja dla konia, to by się ludzie cieszyli, bo to była kosmetyka, tak chyba, że to by była zbroja dla konia ze spoilerami, żeby szybciej biegał. No okej, okay. Ja bym skorzystał. No. Co tam jeszcze było? Jeszcze jakby tłumik się dało zamontować do takiego konia, czy coś. Dobra, co tam jeszcze było? Tekken Bloodlines? Ale nic nie pokazali w sumie nowego, poza tym, że Harada trochę przemówiła, ale żadnych nowych ujęć tam nie widziałem, a no, na to bardzo czekam. A chodzi mi o ten serial animowany od tego. Tak, dlatego mówię, właśnie tam pokazali to, co już pokazali na pierwszym trailerze i tylko nic poza mają. Tym, nie? No, to jest, nawet nie powiedzieli daty premiery. No i co, ja się też cieszę na ten serial z Dragon Age'a, bo fajnie, że właśnie coś powstaje, coś się rusza. Chociaż nie mieliście takiego wrażenia, że ten serial za bardzo próbuje się do Castlevanii podobnić właśnie pod względem graficznym? Netflixowy właśnie styl taki moim zdaniem. Bo Castlevania też nie dostała swój serial. Wchodzi. Tak, dostała kolejny sezon. A mi to przypomina troszeczkę Vox Machinę. Też jest chyba na, nie wiem czy to jest na Amazonie czy na Netflixie, ale no, właśnie... Vox Machina jest na Amazonie, bo mam w planowanych. No to ja widziałem Vox Machinę i stylistycznie i jakby graficznie mi to przypomina to. I Vox Machina jest fajnym serialem. Nie wiem, czy Łukasz kojarzysz, ale to jest serial oparty o sesję RPG, która była nadawana na YouTube w 2019 roku przez aktorów, którzy grają w serialu. Czytałem, tak? Ale mam cały czas dodane na liście do obejrzenia, także no, muszę to obejrzeć, żeby w ogóle coś wiedzieć na ten temat. Obniżę ci oczekiwania, średni. Średni jest ten serial. Okej, okay. To dobrze, nie będę się nastawiał na nic dobrego. Może to chyba to chyba wszystko, co tam było, co 50 minut tylko trwało. No. Przyznam, że przewijałem. Ja też przewijałem. Jak bardziej zapamiętałem to irytujące tło. No. Ja oglądałem i grałem w tego Vampire Survivor, więc... Ale akurat tło było fajne, bo wyglądało jak taki tani show z lat 90. To mi się dokładnie podobało. Dokładnie chujowy green screen taki tak, typowy. To mam wrażenie, że było specjalnie. No. Jezu. No tam pokazali jakieś tytuły, że będą mieli na swoje Spirit Fairy. Na tym Netflixie jeszcze nie wiem, jak to będzie działało, ale... Jakieś tam platformówka, co się tylko spada w dół, czy coś w tym stylu, ale te rzeczy i tak będą albo na PC-cie, albo na konsolach pewnie nawet. Albo więc, jak masz Netflixa, to w abonamencie. Okej, dla wszystkich, którzy nas teraz słuchają, przypominam, że ten epizod jest nagrywany w sobotę
oglądacie go w niedzielę, dlatego pewnych tematów możemy nie poruszyć. No i jeżeli mamy czas, to jesteśmy z wami na czacie. Pamiętajcie, że możecie nas słuchać na Patronite Audio, Spotify czy Castboxie. Wpadnijcie też w opis tego materiału, tam jest link do podcastu giereczkowego. No i zapraszamy do nas na Discord. Przechodzimy do pokazu, który dla mnie bardziej był wręcz dla mnie osobiście zajebistym show, a o wiele mniej pokazem gier, bo tak naprawdę tych gier tam pokazali, nie wiem, 4? Mam wrażenie, że mniej niż 10, ale jak mówisz 4, to chyba policzyłeś, ale nie, było ich więcej chyba nie więcej. Może tak. Ale Devolver znowu dostarczył mi fantastycznej rozrywki nabijającej się nie tylko z samego wydawcy, ale także z całej branży. Nie? Podobało wam się? Wiesz co, za pierwszym razem było to ciekawe, za drugim, za trzecim. To jest chyba już czwarty raz. Dobra. Ale narracja jest old. Zauważ, że to jest jak serial. To ten sam żart już zaczynają SpongeBoba robić z rodatymi sportami, moim zdaniem. Czyli trochę za dużo. Szczególnie, ale... Znaczy, gry mi się podobały. Gry, jak pokazywali, to tam okej, to jestem zainteresowany, nie? Ale sam show... Podobała ta gierka z gościem ze szkła, próbującym na deskorolce uciec z piekła. O, to było... Czekaj, taki... To było... Kurna, jak się... Wiem, o co ci chodzi. Jak? Skate Story. Okej. No to tam styl rzeczywiście zajebisty był. Też mi się... chillowa gra, zupełnie nie mająca nic wspólnego z rzeczywistością, ale na dyskorolce, więc może taki vibe skate'a będzie troszeczkę, że otwarty świat trochę. Nie, znaczy właśnie, to Łukasz, akurat... Mam też do was też pytanie, tylko do Łukasza. Czy sądzicie, że to będzie otwarty świat? Bo to wyglądało na otwarte huby, gdzie musiałeś przez nie przetrwać, żeby przejść. Kojarzysz, jak był Order 886? To mi to kojarzy się właśnie z taką arenówką, gdzie masz tunel przejazd, gdzie musisz przetrwać te przeskoki, jak on tam skacze po moście, po jakichś tam barierach. Później na przykład wpadasz na arenę, gdzie musisz zebrać określone rzeczy po to, żeby móc zebrać moc, żeby przeskoczyć jeszcze dalej, jeszcze mocniej. Dla mnie to wyglądało na taką liniową arenówkę. Nie wiem, czy przyglądaliście się jakimś screenom na necie, tam są też jakieś takie screeny, gdzie on stoi bez tej deski, gdzieś podchodzi do jakiejś postaci, no to nie wygląda na grę w otwartym świecie. A, może nie. Ale z tym... No to... Pocięty jest trailer troszeczkę, na, ciężko. Na takie huby. Okay. Huby, no może masz rację, no to rzeczywiście sens. Badel, ale styl jest ładny. Czy jakieś gry z pokazu Devolvera zwróciły waszą uwagę? Mi się zajebiście podobała ta gierka, w której... która rozgrywa się na, w tej książce otwartej na biurku. Plucky Squire. Plucky Squire, przepraszam. Plucky Squire, Plucky tak Squire. Jest. I po chwili postać z tej malowanej wręcz dla dzieci takiej książeczki nagle wychodzi do świata rzeczywistego i porusza się później po tam półkach, kubkach, jakichś pudełkach. No, zajebisty pomysł i wydaje mi się, że dodatkowo tam jest jakaś historia, która też ten cały narrator dodaje tutaj takiego klimatu i jest pomieszanie z poplątaniem, jeżeli chodzi o, wydaje mi się, takie gatunki, bo mamy elementy właśnie takiej klasycznej, przywodzącej na myśl Zeldę, nie? Przygodówki, gdzie macie widok 2D i tam napierdzielacie się z tymi stworami, rzucając mieczem, czy po prostu nim uderzając. Ale nagle mamy bossa, nie? Z którym nawalamy się jak w jakiejś prostej takiej znowu 2D bijatyce, gdzie musimy uderzać go albo unikać w jedną, bądź w drugą stronę jego ciosów, po czym nagle wchodzimy do pełnego 3D właśnie w tym pokoju, to co sobie mówiliśmy z elementami gdzieś tam chodzenia po kubkach, znowu 2D, gdzie to tło nam nie znika, nie? To jest bardzo ciekawe, że że przenosimy się do pełnego 2D i nasza postać jest 2D na tym kubku, na tej książce, to widzimy gdzieś dookoła to tło, że to jest pokój, że tam są jakieś klocki, że tam jest jakieś okno. To jest, wydaje mi się, zajebista sprawa i ja bardzo lubię takie smaczki w momencie, gdy gry przebijają się troszkę ten sposób i to mi przewodzi na myśl tę ostatnią gierkę
też chyba Devolver wydawał, ona była indie i to była karcianka głównie, ale mogłeś tam chodzić i to było Inscription, taka mająca taką bardzo enigmatyczną całą otoczkę, gdzie nie wiadomo było, co chodzi za bardzo, taki troszeczkę roguelike, w momencie, gdy przegrałeś partię z twoim przeciwnikiem właśnie w karty, to zmieniałeś się później w te karty i musiałeś zaczynać od nowa tak naprawdę, także mega, mega fajny pomysł. I to chyba zapamiętałem jako taką jedną z najważniejszych gier z tego całego pokazu. Czyli The Plucky Squire. Okej, okay, Łukasz, coś mówiłeś? To jest fajna mechanika i ona mi się w ogóle... Ja mam z kolei skojarzenie z Mario Odyssey, bo tam właśnie były takie segmenty, gdzie Mario przeskakiwał pomiędzy właśnie dwuwymiarowym a trzywymiarowym sposobem gry i to było właśnie tak wprowadzone, że na przykład dochodziłeś do jakiejś ściany, przechodziłeś przez rurę i jakby ta ściana była już jak byłeś jeszcze w 3D, to już widziałeś tą ścianę i widziałeś, że tam sobie w 2D różne gumby chodzą i jakby wskakiwałeś w to i to tak na bieżąco było i właśnie w ten sam sposób widzę tą grę, fajna mechanika, pewno ciekawa i dlatego tą gierkę sobie sprawdzę, ale najbardziej mi się na przykład spodobało Cool of the Lamp. To w zasadzie klimat też, tak, ta animacja tego, w zasadzie to tak wygląda trochę takie słodkie, trochę takie mroczne i to tak creepy sweet klimat się z tego zrobił, że no dla mnie tak, trochę takie skojarzenie właśnie Happy Tree Friends. No na pewno do sprawdzenia, nie? To jest super. Okej. Okay. I dlatego w zasadzie... No okej. Okay. Nie, już mów. No. Okej, okay, bo chciałem też powiedzieć, że w mojej opinii z tych wszystkich eventów, które do tej pory miałem okazję zobaczyć w tym trwającym okresie, Devolver mimo cringe'u, który jakby łączył te wszystkie trailery, miał dla mnie najbardziej różnorodne, najbardziej kreatywne i gameplayowo najciekawsze gry, jakie... pokazane były na tych wszystkich pokazach. Nie tylko właśnie ta deskorolka, nie tylko właśnie Cult of the Lamp, ale cały pokaz był jakby dla mnie ciekawy. Widziałem tą gierkę i mnie zaskakiwała, czy to właśnie jak Plucky Squire gameplayem, czy to stylem takim jak Skate Story. Nie wiem, czy mieliście podobne wrażenie oglądając ten pokaz. Nie, no na pewno, tak, tylko no niestety trzeba było właśnie te przerywniki przewijać. Cieszę się, że nie oglądałem tego na żywo. Okay. Mogłem to przewijać. Ale tak, zgadza się, no najbardziej zróżnicowany ten pokaz był na pewno. Krótki, ale najbardziej zróżnicowany i ciekawe to było. Rogaty, tam kowałeś? Nie do końca. No nie, no mi ten... Tak jak mówiłem, ja bym wolał po prostu same trailery pooglądać i sobie powybierać i tak właśnie robiłem na kanale tego Devolver Digital, że sobie trailery pooglądałem, a show po prostu tak, okej, dajcie, jak oglądałem go na żywo, to dobra, dajcie mi grę, nie, a nie. Więc z tych, co pokazali, to ten Angry Foot, o którym już gadałem, mi się najbardziej podobało. Pamiętam. Psychodela tego. To chyba wszystko, co tam pamiętam z tego. Gragi? Ja to w ogóle nie oglądałem, zapomniałem tym kompletnie. Okay. Nie nadrobiłem nawet tego. Polecam wersję bez przewijania albo same trailery. Okej. Okay. Dobrze, no to mamy trzeci show. Badel, chcesz coś podsumować, czy przechodzimy dalej? Nie, śmiało. Śmiało, przechodzimy dalej. Więc przechodzimy do tematów nieplanowanych. Ze względu na to, że tak jak mówię, internet, z którego tutaj korzystam, jest bardzo niestabilny, dlatego przepraszam za wszystkie niedogodności audio, których doświadczyliście w trakcie nagrywania tego podcastu. I cóż, jutro, a w zasadzie dzisiaj, kiedy wy to oglądacie czy słuchacie, będzie miała miejsce prezentacja Microsoftu. Czy chcecie zastanowić się, pozgadywać, co tam zostanie pokazane? Oh man. Wolę nie zgadywać. Znaczy... Unikam internetu, właśnie chcę sobie zobaczyć na świeżo. Dobrze, to inaczej spytam. To dlaczego unikasz, bo nie chcesz się zawieść, czy zbudować sobie oczekiwań, czy unikasz, bo nie chcesz, żeby
jakby, no żeby przeciek zobaczyć, tak jak w przypadku Last of Us Part One, tak? No, głównie już, żeby przecieku nie zobaczyć, nie? Akurat daje chcę mieć najbardziej takie na świeżo wrażenie, że bez jakichś tam wcześniejszych przecieków, nie? Że mieli to pokazać, a jednak nie pokażą, nie? Bo tyle tych przecieków ostatnio było, że nie wiem, na Marsa zanim długo będą mieli swoje konsole, albo coś w tym stylu. Okej. Okay. Okej, okay. A powiedzcie mi teraz do reszty pytanie, czy uważacie, że na tym pokazie Microsoftu będzie więcej określonych dat premier, czy więcej informacji o ewentualnych przesunięciach gier? To może ja zacznę, bo ja właśnie obstawiam, że znowu będzie powtórka z rozrywki i znowu nie zobaczymy jakichś konkretnych dat, tylko może kiedyś wyjdzie albo zostanie przesunięte na przyszły rok, więc ja obstawiam więcej obsów niż faktycznych dat. Przynajmniej na pewno nie na ten rok, już nie sądzę, żeby coś wielkiego się tutaj jeszcze pokazało. Okay. No chyba, że nas Microsoft miło zaskoczy, w co wątpię. Okej, okay, dobrze, Badyl? Badyl. Wydaje mi się, że dostaniemy... Jezu, słychać go jakby by nie w drugim pokoju. Bardzo źle cię słyszeć, bardzo źle cię słyszeć. Ja cię nie słyszę. Przepraszam. Halo, halo. Nic cię nie słychać, przechodzimy do Łukasza. Łukasz, jak ty uważasz, będzie więcej określonych dat premier, czy przesunięć ewentualnie przesunięcia na następny rok, czy jakieś dalsze, pierwszy kwartał i tak dalej? Niestety myślę, że będzie więcej przesuniętych, chociaż bardzo liczę jednak na to, że jutro w końcu pokażą nam coś fajnego, tak, że jutro będziemy oglądać to show właśnie z taką miną pod tytułem, no to jest show. Mhm. Ale wydaje mi się, że będzie dużo właśnie przesunięć i niestety no musimy się pogodzić z tym, że w tym roku no nie jest za ciekawie. Okej. Okay. Jedno jest pewne, będzie bardzo często napis available on Game Pass. Okej. Okay. I na Xboxa, także, i na PC. Tego możemy być pewni, że co chwilę będzie Game Pass, Game Pass, Game Pass. Ej, Game Pass lepszy niż TV, TV, TV. Badyl, jak tam? O, jesteś z nami? Zgadza się. Jest. No nieszczególnie. To nie. Nie za jego słowo. Jesteś słyszę. Gdzieś w oddali. Chyba ci się mikrofon odpiął. No. To jest bardzo niedobra informacja, bo Badyl przygotował na dzisiaj suchary. O, zobaczymy, coś pisze. Suchary będą, dobrze. Okay. Suchary będą, dobrze. Dobrze, dobrze. Masz jakiś problem z mikrofonem? Możemy poczekać, aż go rozwiążesz. Bateria mu się rozładowała. Nie mam cicho, mam cię na 193%, my friend. Nie, Badyla ma. Badyl strasznie cicho jest. Tak, Badyl coś ma go tam zaraz słuchać. Cicho, dokładnie, zaraz wracam. Ale to dobra, no, Badyl kombinuje. My jedziemy z koksem. Z Epic Games Show jeszcze chyba był. No. Z jakichś takich rzeczy showowych, to Epic Game Show i ten Warhammer 40 000 Skulls był, ale tam z Warhammera to Warhammer tego Space Marine 2 to tylko pokazywali z naprawdę ciekawych rzeczy. Chociaż był ten... taka gra CRPG izometryczna też, nie tylko też trailer taki kreskowy był. Rogue Trader. Twórców, i tam bardzo podobny... twórców Pathfinder Kingmaker. No, tam będzie trochę się takie... też budowało swoją twierdzę, czy miasto, czy coś tam, nie wiem. Statek chyba, albo coś w tym stylu. No. Trochę no. Vibe'ów Mass Effecta dało, tylko że jednak niskobudżetowe trochę. Ale przyznasz chyba, że jeśli chodzi o bycie fanem Warhammera, to nie pamiętam, kiedy aż tyle różnych gier z uniwersum Warhammera było tworzonych i dostępnych w tak krótkim okresie czasu.
No, trzepią. Games Workshop rozdaje tą licencję na lewo i prawo i trzepią wszyscy tak, że jak leci tam. Bolt Gun był chyba jedną taką oldschoolowy shooter w stylu właśnie gier z lat 90. tych Quake, tylko że z grafiką właśnie taką lekko pikselowatą, mi się Space Marinem, z Ultra Marinem się chyba chodzi, ale też pokazali dosłownie 15 Bolt sekund gameplayu. Chyba, no, Bolt Gun, no. I 15 sekund właściwego gameplayu, ale tak powiem, klimę budowali dobrze, bo gościu wyciągał te stare figurki, stare dyskietki, dobra, a stary rodzaj gry, aczkolwiek twórca tych gier, tej gry to jest tak jakieś studio, oni klepali dużo, ale takich bardzo niskobudżetowych gier, widać troszkę, moim zdaniem. Widać obwolutki wokół pęgie, którymi są łuski z tego Bolt Guna. No. Ja to lubię, może specjalnie taki styl wybrali. Lubię boomer shootery, ale mam wrażenie, że on jest na poziomie boomer shootera na komórki z lat 1900. No trochę. 2010, trochę. No może, czy 2015. Trochę. No też się zgadzam, niestety. Jak tam Badyl? No jak tam Badyl? No, jest i on cały na różowo. Wysiadła mi bateria w mikrofonie, bo ja mam mikrofon na baterię. I to ale całkiem... kiedy wymieniałeś ostatni raz? No, dwa miesiące temu. Co? Aż tak często? Wow. To się, nie pamiętam dokładnie kiedy, ale generalnie wymieniałem dawno temu i już mi świecił mikrofon na czerwono, że słuchaj, Badel, nie zapomnij. A ja zapomniałem. No i także. Dzięki temu mieliśmy chwilę napięcia, że nie będzie sucharów dzisiaj. Więc zanim przejdziemy do sucharów, klasycznie dziękuję wszystkim, którzy oglądali nas teraz. Tak jak mówię, jeśli mieliśmy czas, to byliśmy z wami na czacie. I cóż, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, tak szybko jak to będzie możliwe. Trzymajcie się, no i cześć. Ej, ale możesz... Cześć! Cześć! Ty tu reklamujesz stand-upera? Ale ja? Paczesia. Aha, widzę, co zrobiłeś. To pierwszy suchar, dobrze. To zostało w takim razie tylko jeden. Ale nie, w ogóle bardzo szybko nam poszło. W sensie, tak? 2 godziny. Nie, 19:30. Dobra, wiecie, z wami chłopaki tak szybko płynie czas, że nawet go nie zauważam, jak mija. Ja teraz tak nie kręcę. Ja w ogóle jestem pod wrażeniem, że Kenneth to dzisiaj w ryzach utrzymał, bo troił się i głowił. Bo dzisiejszy podcast to było 4 Marudy i Kenneth. Trochę tak. Oj tam. Ej, nie przesadzajcie, nie było tak źle. A Kenneth dobrze tam musiał moderować. No muszę czasem. Muszę, bo po pierwsze boję się, co się będzie działo tu z netem, więc staram się skrócić to do 2 godzin. Hurra, sukces. No tutaj w sensie mówisz... Ja dzisiaj w pracy też byłem od rana. O 5 rano. Wiadomo. Życie jest ciężkie, bo ty jesteś teraz w Niemczech, tak? Tak, na tak zwanej hardkorowej budowlance. Okej, okay. A jeżeli jesteśmy już w tematyce państw, to nie wiem, zadam wam takie pytanie. Już suchary, uwaga, mówisz? Tak jest, gamingowy okay. Temat, chłopaki. Suchary od Badyla. Nie wiem, czy wiecie. Mamy 11 czerwca 2022, sobota, godzina 21. Nie podkładaj go tak, że spali. Chciałem powiedzieć dodatkowo, że wszystkie suchary, które dzisiaj usłyszycie, będzie ich 2, są zaczerpnięte z facebookowego fanpage'a o nazwie Growe Suchary, a ten, który ja dokładnie czytam, jest z 16 września 2014 roku, więc uwaga. A propos tego, gdzie jesteś, Kenneth, ze względu na to, że jest to inny kraj, to nie wiem, czy może wiecie, jak we Francji mówi się na Nintendo Wii. Co Wii. Trudne, bo teraz zmienili... Okej. Jak... Nintendo tak. I to jest... Okej. Okay. No wiesz, oni teraz nie. Sobie znaturalizowali pewne zwroty gamingowe. Nie tak. Czyli chcesz mi powiedzieć, że to tak wygląda, kiedy zamiast... ja opowiadam suchar i ktoś go słyszy? To jest to, co się czuje? To ja teraz to jest dokładnie czuję. To. To jest to takie ciepło, które... I to jest to uczucie, które masz w tym momencie, sięgając po gdzieś tam nóż leżący obok ciebie. To jest bardzo przykro. To może i lepiej dla ciebie i dla twoich finansów i tej pracy, twojego pracodawcy generalnie tam tak gdzieś jest. Obok. Moi drodzy, a ten akurat jest dobry. Ten akurat jest dobry i on mi się podoba. Także przygotujcie się. Nie zapowiadaj, dobra.
No nie uprzedzając faktów, ale wiecie, jaki jest najpopularniejszy program kulinarny w uniwersum Halo? Zastanówcie się dobrze. Kennedy już wie, dobrze? Master Chief, kurwa! Okej. To było proste, to prawda. Ale no cóż, nie jestem tak dobry w te suchary jak ty, bo może dlatego, że ciężko jest znaleźć gamingowe suchary. Ja mam taki niepoprawny, który opowiadałem koledze, bo jestem w Niemczech i też pasuje. W sensie do Niemczech, czy do czego? Nie, no, nie powinni mi zamknąć za to kanału. Tak, zamknąć ci kanał. Nie zamkną. Mogą mnie co najwyżej zhejtować w komentarzach. Wiecie, to takie pudełko w przeglądarce, gdzie wpisujecie literki bez znaków interpunkcyjnych, przecinków polskich znaków i tak dalej. Wiecie, no, tak to się pisze. Chcecie usłyszeć? Dawaj. Nie. To, dawaj. Na pewno każdy to zna. Jak się nazywa mały Niemiec? Na pewno każdy to zna, nikt tego nie zna. Jak mały się Niemiec? Nazywa mały Niemiec? Nie wiem, czarny. Mikroszkop. Dobre, do tego nie znamy. Dobre, to było okej. Okay. Zaznaczam, że to jest tylko kawał, więc nikt się nie obraża. I nie zamykajcie mi kanału. Zgłoś. Nie zamykajcie drzwi, zostawcie uchylone. Zgłoś kanał, mowa nienawiści. Poszło zgłoszenie. Pozdro, Kenneth.